3 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, witam Państwa. Po weekendowej przerwie spotykamy się po raz kolejny w nocnych światłach. Zapraszam do wysłuchania programu przez najbliższe dwie godziny. On potrwa jak zwykle do pierwszej nocne światła od poniedziałku do czwartku rozpoczynamy tuż po 11 wieczorem i na częstotliwościach lokalnych Radio Plus można nas słuchać w całym kraju. Tam, gdzie jest dostęp do sieci, też zapraszam do internetu, jeśli ktoś woli, bo coraz częściej słucha się radia przez internet, a nie przez radio. No taka już specyfika tych czasów. Tak więc zapraszam RadioPlus.pl i przycisk Włącz Radio u góry zakładka programy. Tam możecie Państwo, jeżeli i się ją kliknie, wejść do Archiwum Nocnych Świateł, gdzie już prawie 900 wydań programu z ostatnich kilku sezonów. I jak zawsze zapraszam też na Facebook, tam na profilu Radia Plus, w komentarzach pod pierwszym postem od góry, możecie Państwo pisać do nas, zapraszam do komentowania programu, do dodawania swoich myśli, do zadawania pytań, także może jakieś wątpliwości rozwiejemy tutaj, może nam się uda. A jeżeli Państwo macie też jakieś świadectwo, które pomoże nam tutaj w dyskusji, w rozmowie, to też do tego zapraszamy. Dzisiaj w Nocnych Światach w cyklu Miłość w Praktyce rozmawiamy o tym, no myślę, że taki, taka forpoczta Wielkiego Postu, o tym, jak przestać narzekać. W studiu stali goście w tym cyklu Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju. Dobry wieczór, witam dobry cię serdecznie. Wieczór. Moje drogie panie, no właśnie, to taki temat już na poły wielkopostny można powiedzieć, bo utarło się, że uchodzimy za cierpiętników. Pamiętam kiedyś, no jakieś 7-8 lat temu, taki wakacyjny cykl programu w Radiu Plus prowadziłem, rozmowy z cudzoziemcami mieszkającymi w Polsce. To był codzienny cykl przez 5 dni w tygodniu, no i... Przepraszam że się śmieję, ale kiedy sobie to przypomnę to rzeczywiście za każdym razem ogarniało mnie coraz większe zdziwienie, a potem a potem już naprawdę śmiech, bo kiedy codziennie pytałem każdą inną osobę, która pojawiała się w studiu, z czym kojarzy Polaków, no to oni mówi pierogi, bigos i coś tam tak dalej, jedni to, drudzy tamto, ale za każdym razem było narzekanie. Narzekanie. Więc pytanie, czy uchodzimy za cierpiętników, choć w rzeczywistości prawdopodobnie nie czujemy się tak źle? Hm. No właśnie, ale gdyby spojrzeć na to tak na co dzień, na ulicy, na własne ucho albo na własną praktykę czy słuchanie siebie lub, lub słuchanie innych, z którymi rozmawiamy, no to na pytanie co słychać bardzo często dociera do, nasych, do naszych uszu, no wiesz, stara bieda, no, a ewentualnie trochę optymistyczna, taka bardziej optymistyczna wersja, no. Jakoś leci. Albo nie ma co narzekać. No, nie ma co narzekać, to ja ostatnio mówię akurat. Ale zapytaj się nas dzisiaj, jak my się czujemy. Powiemy ci. Ale, ale to, za chwilę, w to za chwilę, za chwilę, za chwilę. Natomiast no, można sobie zadać pytanie tutaj na wstępie, czy narzekanie to nasza narodowa pasja. Albo można powiedzieć coś, co jak już jedna ze słuchaczek tutaj zasugerowała na Facebooku, zanim jeszcze program się zaczął. narzekanie mamy już chyba w genach. Coś w tym jest. To znaczy, powiem tak, że dzisiaj śmiałyśmy się z. Izą, że przyjechałyśmy tutaj tylko ze względu na to, że możemy spotkać się z państwem i ze sobą nawzajem, bo tak naprawdę to po prostu się nie chciało, z różnych powodów. W moim przypadku to jest chyba wiosna, która przechodzi tak trochę historycznie, to znaczy zimno, potem być bardzo ciepło, jutro znów ma być ciepło, teraz wiatry. No cóż, marzec ma takie, taką specyfikę, ale, ale tak człowiekowi jest trochę ciężko czasami i Iza powie pewnie swoje. Już się tutaj śmieję, więc myślę, że no, nie będzie narzekać oczywiście. Ale, a potem sobie pozwolę przywołać coś, co jak pisałam doktorat i musiałam się naczytać różnych rzeczy, no bo to już było takie wyzwanie, żeby z różnych obszarów moja praca była interdyscyplinarna. Między innymi właśnie natrafiłam na rzeczy związane trochę z naszym charakterem narodowym i trochę właśnie z owym, ową taką kulturą narzekania, czy ja wiem, antykulturą może nawet. Iza Twoja kolej teraz. I z narzekaniem. No, no, co chcesz? Nie, z dzieleniem się doświadczeniem minionego dnia, znaczy mijającego, no, powiedziałbym. Rzeczywiście chyba jest coś w tym, że jak pytamy siebie nawzajem, co słychać, to rzadko kiedy się słysza, super, wiesz, ten dzień jest wspaniały, a jutro jeszcze będzie lepiej. Ja raczej nie, nie spotykam tak optymistycznych i radosnych. Ja spotykam, ale to z podejrzeniem się patrzy na takich ludzi. <śmienny> <śmienny> A nie z Polski. Tak? Nie, nie, ale znaczy, źle się czuję? Czy co? Są no, co, co, <śmienny> taki wesoły. <śmienny> no właśnie. Ale powiem tak, że w samym narzekaniu myślę, że nie ma sensu upatrywać tylko samych złych rzeczy. Że narzekanie również pełni bardzo pozytywną funkcję. Byleby nie przeginać z tym narzekaniem, bo jeżeli na przykład daję sobie prawo do ponarzekania i robię to w miarę konstruktywnie na zasadzie, że mówię o emocjach, które mi towarzyszą albo o jakichś trudnościach, z którymi się zmagam, to jestem w stanie rozładować napięcie emocjonalne, które w sobie mam. Natomiast jeżeli zaczyna to być jakaś taka przypadłość własna, że za każdym razem we wszystkim szukam dziury i znajduję zawsze jakieś ale, to rzeczywiście takie podejście jest kłopotliwe i no nie pomagając ani osobie, która narzeka, ani która musi słuchać tego narzekania. Ja dodam y, może, bo myślę, że dzisiaj będziemy sporo mówić na temat tego, co jest dobre, y, jak, jak przeżywamy co rzeczywistość. Jest dobre w no, może może... Myślę, narzekanie. że, że jakieś, jakieś dobro można w tym znaleźć. To znaczy, mhm. tak jak mówiła Siza, jeżeli to kanalizuje jakieś napięcie i, i niezadowolenie, które może potem się, no jak to... Tak obrazowo powiem, zrakować w środku i zamienić się w coś gorszego, w depresję mm. albo w agresję, no to lepiej po niż albo komuś braka. skoczyć do gardła, prawda? Mm -hmm. Albo wrak no, chociażby. Mm -hmm. Tak, no. tak. Ja, ja natrafiłam na kilka pozycji, które y, artykułów, które y, czy książek, które mówią właśnie o naszym podejściu do życia, między innymi chciałam przywołać takie króciutki, y, właśnie jedno zdanie y, z Chrzanowskiego, optymizm i pesymizm polski studia z historii kultury który pisze tak: brak wiary w siebie, czyli brak zdrowego, rozumnego optymizmu, tkwi w naszym charakterze narodowym. Ale potem też w artykule nie, gdzie ja tu mam tytuł mamy taki wzorzec kulturowy i takie słowa padają. Brak optymizmu u Polaków i narzekanie to pewien wzorzec kulturowy obecny od wielu lat. Jeśli spojrzymy wstecz na naszą historię, to nie mamy powodów do zadowolenia. Za każdym razem, nawet jak przez chwilę było dobrze, to zaraz coś się działo. Były rozbiory, konferencja w Jałcie, tragedia w Katyniu i tak dalej. W historii jest mnóstwo przypadków pokazujących, że nawet jak coś jest w porządku, mamy dobry okres, to on jest na krótko. Za moment znajdą się tacy, którzy nam na przykład wolność zabiorą. Ukształtował się sposób myślenia polegający na tym, że trzeba być czujnym. Raczej ostrożnie patrzeć na rzeczywistość, bo lada moment coś przykrego może nam się zdarzyć. To cytat, oczywiście. Natomiast myślę sobie, że z jednej strony faktycznie nasza historia, bo to jest podyktowane jakby nie było tym, co się działo w naszej przeszłości. Proszę zobaczyć, że nawet te, to, że narzekamy na to, że jest, mężczyźni są słabsi w Polsce, że ten, ten gen. Takiej zdrowej męskości gdzieś jest, coraz jakby zanikał. I nawet są badania, które to potwierdzają, że może całkowicie zaniknąć, ale już w to nie wchodzę. Natomiast faktem jest, że taki najlepszy sort ludzi zawsze szedł do powstań, na syłki był wywożony, brał udział w wojnach, po prostu walczył albo ginął w kazamatach, w więzieniach potem komunistycznych, albo był zsyłany na Białe Niedźwiedzie. Zresztą, kiedy robiłam swoje audycje. O, o tym, jak zasil, zasililiśmy sobą kresy wschodnie, znaczy pochodzimy stamtąd, tak, też, ale, ale no, jak przesunięto granice, to już ta część dawnej Rzeczpospolitej znalazła się pod wpływami komunizmu, jeszcze bardziej. I daleki wschód, i Kazachstan też, gdzie byli zsyłani Polacy, to tam Głównie była zsyłana elita, i to są na to dowody, mnóstwo, więc i tam ci ludzie też jakby no kwitli, kultura kwitła dzięki Polakom i wyjść za, za mąż za Polaka, to było dla kobiet tamtych rejonów wielkim wydarzeniem. I Y, awansem społecznym. Natomiast wracając do wątku, właśnie te syłki, ta historia, która jest tak strasznie, no, w takim punkcie geopolitycznym żyjemy też, y, że mamy obok siebie dosyć agresywnych sąsiadów i tak było w historii, po prostu takie, takie geny, tak bym to nazwała i taka kultura. Więc to też nas nastrajało w ten sposób, że musieliśmy być ciągle silni, zwarci, gotowi. A z drugiej strony też, y, y, no, te, te dramaty, które się działy podczas y, w czasie tych 123 lat rozwoju rozbiorów, nie nastrajały optymistycznie. Kobiety na przykład nosiły się na czarno po powstaniu styczniowym, pamiętajmy, nie nosiły biżuterii, nie, nie bawiły się. To był wyraz, wyraz no, żałoby narodowej. Więc to, to, to jest w nas zakodowane, prawda? Więc to trzeba wziąć pod uwagę. Z drugiej strony. Potem, potem komunizm, ten straszny, straszny totalitarny system, a jeszcze wcześniej wojna, tak? Pierwsza, potem druga. Także no to, gdzieś to w sobie niesiemy i to warto wiedzieć, ale skoro dzisiaj jesteśmy dorośli i gdzieś też czujemy, że nam to doskwiera, że tak wyśmiewamy to trochę w sobie, tak? Albo jak zauważamy i mamy lepszy humor, to mówimy, nie no po prostu, już się nie da słuchać tych narzekań. To y, dla mnie jest to taki wniosek, że skoro mamy po 18 lat i więcej, to jest y, jakby odpowiedzialność za siebie spada na nas, czyli jest kwestią wyboru i pracy nad sobą, także w sensie w rozumieniu y, chrześcijańskim, a wielu z nas to, to po prostu chrześcijanie, nie tylko katolicy, ale i prawosławni i protestanci y, y, oni nie lubią jak, tak o nich mówi, wolą, że, że, żeby ich nazywać y, po prostu. No, jak oni o sobie mówią, teraz mi to umknęło, ale właśnie ładnie się nazywają. No Świadkowie Chrystusa, krótko mówiąc, że, że to jest kwestia wyboru stylu życia i wyboru, wyboru postawy życiowej. I to naprawdę jest zadanie dla nas, dla nas, ludzi, zwłaszcza wiary, ale też no, dla wszystkich tych, którzy gdzieś poszukują, mają swoje wzorce, też światopoglądowe swój system wartości, który wcale często nie odbiega od, no od tego chrześcijańskiego. Często są to ludzie bardzo szlachetni. I myślę sobie, że to jest kwestia, właśnie dobrze, że podjąłeś ten temat, Paweł, bo chyba rzadko się z tym jakby zwieramy, żeby zobaczyć, o co tak naprawdę chodzi. Co mi daje to narzekanie? No bo myślałam, że to jest dobry moment właśnie tuż przed Wielkim Postem, żeby nie, może pościć w sposób no właśnie taki racjonalny, to znaczy nie tylko mechaniczny, że odmawiamy sobie tradycyjnie słodyczy, yy, może albo czegoś innego, co, co jest trudno. Na przykład mi jest z, yy, z owocami trudno, kiedy nie jem owoców, więc to jest dla mnie bardzo duży wyczyn. Yy, tak. Owoców nie jesz poście? O, no, bo to jest dla mnie wyrzeczenie prawdziwe. I nie chodzę do kina. No to, to się akurat nie, nie zdziwię. Ale owoców nie jesz? No przepraszam, każdy ma swoje <laughs> kółkę zainteresowań. Ale to dla mnie pierwszy raz słyszę, że tak można. A że no jesteś... można, no właśnie, to, to jest walka, Wcale nie. Zapytaj, jakie ja nie. mam walki, chłopie, dopiero się. ale to nie na antenie. A propos narzekania, nie? No, no, właśnie, no tak, twoje tak. no ale, problemy, ale jesteś, mama, właśnie, ja wiecie, mam problemy. No. E, I zanim się oddam głos, to jedną rzecz chcę powiedzieć, która mi umknęła jakoś na wstępie, no bo e, w gruncie rzeczy chciałem się też przyjrzeć pewnemu mechanizmowi narzekania, no bo narzekając wyrażamy po prostu niezadowolenie, ale odczuwanie niezadowolenia nie zawsze prowadzi do narzekania. Co więcej, w pewnych sytuacjach potrafimy się od niego powstrzymać. Ale może być budujące. Nawet no, czasami. no właśnie. No więc pytanie, czy rzeczywiście to jest taka prosta zależność? Niezadowolenie równa się narzekanie. Nie, ja bym nie powiedziała, że to jest prosta zależność, bo <laughs> niezadowolenie to jest moim zdaniem na takim większej samoświadomości, że jestem z czegoś niezadowolona, jak gdyby komunikuję to, ale w jakimś konkretnym celu. Nie tylko po to, żeby, nie wiem, właśnie to siebie wyrzucić, ale raczej to jest taka, jakiś, nie wiem, osobisty apel do tego, że coś chcę zmienić. Natomiast narzekanie najczęściej mi, przynajmniej mi się kojarzy, z taką postawą powienia się w rozpaczy i taplaniu się w bajorku narzekania takiego, że nic mi się nie podoba, z niczego nie jestem zadowolona, Generalizowania, no i szukania przede wszystkim tego ale. Że nawet jeżeli ja podaję jakieś rozwiązania, bo widzę, że na przykład ktoś się zmaga z jakąś trudnością i ktoś życzliwy obok podaje jakieś rozwiązania albo pomysł, co można byłoby w tej sytuacji, sytuacji robić, to bardzo często osoba, która narzeka, czuje się zaproszona do takiej gry, która ona absolutnie nie robi tego na poziomie świadomym, ale gra w taką grę, jakby to Eric Berne powiedział: tak, ale. To jest niezły pomysł, ale wiesz, jakbym zrezygnował z pracy, no to nie miałbym tego. No to, to może nie rezygnować z pracy. No tak, ale jak wiesz, jak pracuję, to znowuż to albo tamto. I cały czas jest w tak, ale. W Taką grę można grać w nieskończoność. Z jednej strony, taka osoba, która narzeka, ma tą korzyść, że skupia na sobie uwagę. Ma możliwość wyrzucenia z siebie jakichś emocji, ale to najczęściej jest w taki sposób niekonstruktywny, dlatego że ona nie ma decyzji, żeby coś zmienić. To jest raczej taka postawa związana z tym, że ja tak funkcjonuję popowiadam sobie, ale nie przechodzę do działania. Natomiast jak jesteśmy niezadowoleni, to e, częściej e, uruchamia nam się jednak potrzeba zmiany tej sytuacji, że nie, bo narzekanie bardzo często jest związane też z tym, że my w kółko maglujemy ten sam temat. I to jest ta różnica moim zdaniem też, że w momencie, kiedy ja jestem niezadowolona, to jednego dnia mogę być niezadowolona z tego, a innego dnia z czegoś innego, ale jak gdyby kontaktuję się z, z tymi emocjami, które powiedzmy są mniej może akceptowalne, bo nie jestem tak bardzo przyjemne. Ale umiem to jakoś ponazywać i proponuję jakąś sobie sama zmiana, albo korzystam ze zmian. Natomiast jak narzekamy, to my się nie chcemy pozbyć tego, tej przywary i bardzo nam odpowiada to, że po prostu w taki sposób funkcjonujemy. No właśnie, bo ciekawa sprawa, że w sumie, tak jak mówisz, Iza, odczuwanie niezadowolenia wcale nie jest też do narzekania konieczne. Prawda? Ale skoro narzekamy, nie czując się niezadowoleni, to co oznacza, że narzekamy bez powodu? Wie, wiecie co, może to być też zasłona dymna. Bo jeżeli ja narzekam, tak, a to... To, to Mira, to czekaj, jeżeli jest zasłona dymna, to to opuśćmy zasłonę na <noise> no razie tak, i rozwiniemy ten temat za kilka minut. Teraz krótka przerwa na muzykę. Dzisiaj w Nocnych Światłach w takim cyklu, który nazywa się Miłość w praktyce. I powiem jeszcze, a właśnie, bo jeden wątek tutaj jeszcze też gdzieś zgubiłem po drodze, upadł mi. Mianowicie taki, że miłość bliźniego, to także oszczędzenie mu, nadmiernego narzekania i sobie także. Więc z jednej strony temat prewielkopostny, a z drugiej strony jak najbardziej wpisujący się w ten cykl miłość w praktyce. Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości, Izabela psycholog i trener rozwoju, są gośćmi programu. Państwa zapraszamy na Facebook. Komentarze na profilu Radio Plus pod pierwszym postem od góry po piosence wracamy. Radio Plus. Miłość w praktyce. Ten cykl dzisiaj w nocnych światłach jak co miesiąc, a w nim o tym jak przestać narzekać rozmawiam z gośćmi programu Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości. Państwo zapraszamy na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus. No, wymieniamy się tutaj różnymi doświadczeniami narzekania, naszymi prywatnymi <laughs> poza anteną, <laughs> więc postanowiliśmy się także z Państwem podzielić. Mamy różne, różne sposoby. Właśnie, kiedy tutaj dokonywaliśmy takiej mikro poza anteną, to ja przynajmniej doszedłem do wniosku, że czasami narzekam. Tak, zdarza mi się. I to podobnie jak tutaj Iza mówiła, u mnie pełni taką funkcję kanalizowania różnych napięć i, i trudnych uczuć. Ale kiedy sam czuję, że tego jest za dużo, że, że już po prostu, jeżeli ktoś mnie spyta, co słychać, i ja. Chcę powiedzieć mu zgodnie z prawdą, jak jest, a nie ściemniać. To no wiesz, tam daj spokój albo coś innego, bo tego nie lubię bardzo. To mówię, wiesz co, nie pytaj mnie o to i nie oczekuj odpowiedzi, prawda? Albo porozmawiajmy o czymś innym. Nie chcę już o tym rozmawiać, mam tego dosyć, po prostu. Bo, bo wtedy to już zaczyna się, może się zacząć wylewać i, ja, i mi samemu z tym jest źle. Więc dopóki czuję, że to narzekanie, czyli to, co albo nazywamy narzekaniem, jest yy, dla mnie formą szczerej komunikacji. To znaczy, mam pra prawdziwe uczucia, trudne i, i komuś, kto mnie o to pyta i komu wiem, że mogę to powierzyć, to mówię. Natomiast czasami przychodzi taki moment, że rzeczywiście już mam tego dosyć sam w sobie, że te, te uczucia są już na tyle rozprowadzone, że, że ja mogę z nimi stanąć twarzą w twarz i, i po prostu już nie chcę o tym mówić, bo, bo to jest tylko kwestia wewnętrznego rozprawienia się z nimi. Ja tak sobie pozwoliłam nazwać to, co w przerwie, bo mówiłeś to też tutaj w przerwie, czyli kiedy była muzyka. I tak sobie pomyślałam, że może to być wentyl bezpieczeństwa, kiedy tak sobie no, upuszczamy, kiedy no, jest nam ciężko, cierpimy i, i takie wypowiedzenie tych trudnych rzeczy może nas po prostu ratować przed czymś znacznie trudniejszym, typu na przykład... Docelowo nowotwór albo jakieś inne przykres Tak, Uzależnienia, depresja, tak. kompulsje przeróżne. Ale z kolei druga strona medalu, takie stałe narzekanie, czy bycie w takim, w takim, jakby to powiedzieć, trybie ciągłego niezadowolenia, to dla mnie jest trochę jak ściek i jak rura wydechowa z auta. I znaczy celowo używam tych obrazowych porównań, żeby sobie uświadomić, że y, możemy zachowywać się tak albo tak. Y, niektórzy, niektórym jest łatwiej tutaj Iza jest specjalistą jako psycholog, niektórym jest łatwiej w, w związku z temperamentem i tym głównym podziałem na ekstrawertyków i introwertyków, czy, czyli tych patrzących bardziej poz, pozytywnie na rzeczywistość i tych widzących też rzeczywistość od tej strony też przeszkód czy utrudnień. Nazywa się ich pesymistami, ale to nie chodzi o, o taką cechę, która ich jakby dominuje nad nimi, tylko bardziej o pewien pewien typ reagowania na, na to, co nas otacza, też na, na to, co mamy w sobie. I tak, I tak po prostu jest. Ale tak czy owak, ważna jest autorefleksja, i to chciałam powiedzieć, że jeśli zdaję sobie sprawę z tego, tak jak Ty powiedziałeś przed chwilą, że muszę sobie trochę ulżyć, i mówię to do osób, które są w stanie to znieść i nie zalewam ich tym, a też nie mówię tego zawsze i, i, i tylko w, taki, w, w takiej formie, to znaczy, że reflektuję, czyli myślę nad sobą, mam tak, tak zwany nie wiem, wgląd, patrzę do wewnątrz, wiem, co przeżywam. Umiem to w sobie mniej więcej nazwać, określić, czyli jestem świadoma tego, co się we mnie dzieje. Ale jeżeli ja nie mam takiej świadomości, i tak po prostu. Yy, Idę za, za tym, jak mnie emocje, nastroje niosą, to tak naprawdę zachowuję się trochę niedojrzale, albo nawet powiedziałabym bardzo, bo mogę być dorosła, ale niekoniecznie dojrzała. Tak? Dojrzałość polega na tym, że to ja decyduję, w jaki sposób wyrażam to, co przeżywam, co mi się dzieje w środku. I to, no, tego się musimy uczyć, i to każdy z nas jest zaproszony do tego uczenia nikogo z nas tutaj w studiu też absolutnie nie wyłączając. Bo to wcale nie jest takie oczywiste. To jest raz. A dwa, jak się nie widzi ludzi, ja myślę, że to jest takie najważniejsze, jak się nie spotyka ludzi, którzy mają właśnie taki, takie podejście do życia przez yy, ro, znajdowanie rozwiązań, a nie utyskiwanie, to, yy, to trudno jest. Yy, jakby przejąć to, no bo nie ma od kogo, dookoła wszyscy ci, którzy narzekają. No to od kogo ja się mam tego nauczyć? Prawda? Uczymy się nie tylko intelektualnie, no bo co z tego, że wiemy, umysł wie, głowa wie, ale w zachowaniach pozostajemy tacy sami, no bo nie ma od kogo przejąć doświadczenia. Właśnie, doświadczenie, czyli ta sfera behawioralna, ale też poprzez połączona z wymianą myśli prawda, na, tak, na ten tak, temat, tak, tak. czyli Świadoma. dzielenia się swoimi, swoimi odczuciami dotyczącymi wzajemnych zachowań. To jest takie lustro, które bardzo pozwala dużo się nauczyć, często patrząc na inne osoby, bo w gruncie rzeczy no, w jakiś tam stopniu jesteśmy zawsze podobni do siebie, chociaż wiele nas różni, oby nas pięknie różniło. Iza, a jak ty, jak ty uważasz? Czy y, tych powodów, bo Miraż tutaj zasugerowała, że, że jest pewna zasłona, że, że to Bym narzekanie nie bywa... I, Ja też tak właśnie do tego wrócimy. Ja, ja, też, ja też mam poczucie, że tak jest. A jak ty uważasz? Czy rzeczywiście narzekanie może być jakąś zasłonią i co ona może zasłaniać, jeżeli już? Znaczy, przede wszystkim wydaje mi się, że narzekanie jest takim dobrym. Dobrą przykrywką do tego, żeby nie brać odpowiedzialności za swoje życie. Bo jeżeli ja narzekam, to wydaje się, że no ja tylko tak cierpię, tylko ja to widzę, tylko mnie takie rzeczy smutne spotykam. No i ja jestem ta biedna, mała i wchodzę w ogóle w pozycję ofiary, której się to przydarza, a nie, że ja to wybieram. Więc, jak narzekamy, to przede wszystkim oczekujemy takiego wsparcia od innych, że inni będą nas słuchali, zalewając ich tymi różnymi naszymi utyskiwaniami. Natomiast przede wszystkim zasłaniamy to, że to nie jest kwestia mnie, tylko właściwie tego, co się mi wydarza, przydarza, jak gdyby nie biorę za to odpowiedzialności. To jest, moim zdaniem, taka pierwsza rzecz, która mi się uruchamia, jak myślę o narzekaniu innych ludzi, że. Te osoby próbują w ten sposób zdobyć jakąś uwagę, ale też na przykład często osoby, które narzekają, krytykują wszystko, według badań są postrzegane jako osoby dużo bardziej inteligentne. Znaczy, takie osoby, chodzi mi o to, że y, mamy często takie przeświadczenia, jak krytykuję, jak narzekam, jak nie jestem zadowolona, to znaczy, że poddaję to analizie że ja zgłębiłam temat, że ja jestem bardziej sceptyczna, więc ja widzę więcej, Ale ktoś, kto się raduje, kto jest taki lekki w tym, w tym przyjmowaniu, to jest po prostu ograniczony. No bo jeżeli ja jestem sceptyczna, prawda, to mm -hmm. znaczy, że ja jestem wymagającym, obserwatorem, znaczy, tak, że mam wiedzę, tak, że mam wiedzę, ja mam podejście, polot, ja mam odwagę, ja mam inteligencję, tak, tak i, i generalnie ja jestem z tego lepszego sortu absolutnie. Tak, tak. No właśnie, tutaj się z tym zgadzam, bo to pokazuje to, że narzekanie można wykorzystać. Prawda? Do, do swoich celów, aby sprawić wrażenie właśnie osoby o wysokich wymaganiach i standardach. Zresztą bo sobie się wie, ja po a, prostu właśnie. wiem. No ty nie wiesz, nie wiesz jak jest u mnie w Dzisiaj pracy. Dzisiaj w nocy wiesz. trochę zarwałem czasu, ale nie mogłem sobie odmówić obejrzenia filmu, zwariować ze szczęścia, ponieważ od trzech lat próbowałem ten film zobaczyć i zawsze, zawsze mi się nie, nie udawało, bo seanse były nie o tej godzinie w kinie, a, a w telewizji była premiera dopiero teraz, po paru latach. No i tam jedna z bohaterek z bohaterek, ona po prostu wie wszystko, wszędzie, wszędzie się czuje jak w domu, jest, jest najlepiej. Jest arbiter elegantorum, prawda? Mm. Czyli ktoś, kto wie wszystko, jak się zachować, jak być, a jednocześnie jest po prostu no, dosyć nikczemnym oszustem. No, faktem jest, że, że nie do końca sobie z tego zdaje sprawę. Ale właśnie tak jak mówiłaś, za sprawę wrażenia inteligentniejszej, bardziej obytej, mądrzejszej, niż jest w istocie. No taki ekspert po mm -hmm. prostu. A tymczasem może być po prostu przestraszonym małym dzieciątkiem, które stworzyło sobie taki, taki mur obronny. Nie, który pozwala ciągle być o krok do przodu przed wyprzedzającą rzeczywistością, gdzie ktoś może zadać pytanie, na które nie będzie potrafił odpowiedzieć, i będzie drama, tragedia i klęska? Ja bym to dosłuchajcie do tej właśnie zasłony dymnej, bo Iza bardzo trafnie to określiła i zobrazowała. Ale ja bym dodała jeszcze jedną rzecz, yy, dlatego że yy, takie narzekanie i nierobienie niczego, bo o tym wcześniej jeszcze mówiłaś, w tym poprzednim fragmencie ro, rozmowy naszej, to powoduje, że ja jakby obudowuję się tym, co widzę, jak, jak wygląda świat, co jest możliwe, a co nie, i tak naprawdę wcale nie szukam rozwiązań. Tylko się pławię w tym, co mi dolega, co mi się nie podoba, czyli wiem lepiej. Natomiast całą sztuką, no myślę, że Państwo to doskonale też czują, rozumieją i, i, i też widzą, jest poszukanie rozwiązania na problem. I Ogromną odwagą jest zrobienie kroku, żeby z tego yy, kręgu bezpieczeństwa, ale niewygodnego, wyjść. Bo na tym to polega, żeby przestać yy, y, tylko i wyłącznie narzekać. Owszem, możemy narzekać, jeśli... nawet jest taka metoda, to się nazywa w zarządzaniu zmianą, czyli jesteśmy w czymś, co już nie spełnia naszych oczekiwań. To może być firma, ale może być sytuacja rodzinna, może być sytuacja w jakiejś społeczności, w jakiejś wspólnocie. Jesteśmy na przykład już na takim etapie, że wiemy, że dłużej tak się nie da. Trzeba zrobić coś, co by odpowiedziało na te nowe nasze potrzeby. I, i te potrzeby to już gdzieś określamy, mamy wyobrażenie tego, czyli taką wizję tego, jak chcemy funkcjonować jako rodzina, jako zespół w pracy i tak dalej. Czy jako wspólnota religijna, ale żeby tam dojść, to ja muszę bardzo nie lubić to, co teraz jest. Bo tam i tak mi to nie odpowiada. Na przykład, jeszcze, jeszcze prostszy przykład. Ktoś bardzo, bardzo by chciał yy, zacząć się zdrowo, odżywiać, trochę schudnąć i tak dalej. Ale wiadomo, to wszystko jest trudne, bo to A, nie robi się z dnia na dzień. Tak samo nie nauczysz języka z dnia na dzień, i wymaga to naprawdę konsekwencji, wysiłku, zaplanowania pewnych rzeczy i odwagi. I teraz, żeby tam dojść, to ja sobie muszę to wyobrazić tę, nie wiem, powiedzmy siebie, zdrową, sprawną, w dobrej kondycji, z pełną energią i tak dalej, tak? I muszę też nie lubić to. W czym jestem, czyli tak jak siebie czuję, jak oglądam, że nie mam sił, że nie jeszcze się w ciuchy, no wymyślam, co tam jeszcze może być, albo za chuda jestem, albo za gruba i tak dalej. Tak? I to narzekanie w tej sytuacji jest zasadne, tak? Mówię o tym, o tym z, jakby znielubieniu tej, tej sytuacji, która mi do, i tak doskwiera, w celu jakby zapragnienia tego lepszego, na co czekam i ku czemu ja chcę wyjść. Ale to jest pewna droga. Na tej drodze są pewne etapy i teraz, żeby sobie tam dojść, ja muszę zaplanować pierwszy etap, drugi, przynajmniej sobie to wyobrazić. Mapa marzeń zresztą temu bardzo fajnie pomaga. Ostatnio robiłam taki warsztaty, jest bomba. Uważam, że ludzie pod wrażeniem mi mówią, że im aż, aż dreszcze przeżywali. Więc zapraszam, może ktoś z państwa się zdecyduje. To bardzo pomaga właśnie w tej przemianie z tego narzekania, w stronę dojścia do tego, tego ja lepszego, sytuacji lepszej. I wiecie, i wtedy, to narzekanie ma sens, bo ja wiem, że to, w czym jestem, po prostu już mi nie odpowiada. To jest jakby etap zamknięty. Służyło mi do pewnego momentu, ale teraz już nie. Ja chcę tego nowego. Temu też służy zresztą post, tak? wielki post. Służy przemianie, czyli zostawieniu tego, co do tej pory może jej było wygodne, dobre, jakby no, dawało mi siłę tę duchową, ale też i fizyczną, i intelektualną, e emocjonalną. Ale widzę, że już pewne rzeczy mi nie służą, i muszę jedne zostawić, a drugie wziąć. I to narzekanie takie wsobne nawet, czy ja siebie gdzieś tam już z trudnością znoszę, ma mi pokazać, ja już tak dalej nie chcę, potrzebuję od ciebie, Boże, pomocy, żeby, żeby przejść tam dalej, bo sama i tak wiem, że sobie nie dam rady, bo mam za mało sił, albo w ogóle nic. I tutaj wołała o pomoc i mówi, jako człowiek wierzący, natomiast owszem, i tak muszę wykonać różne rzeczy, które są w tym życiu, powiedziałabym, yy, społecznym do zrobienia, czy tym rodzinnym, czy osobistym, czy międzyludzkim, czy zawodowym. Ty powiedziałaś mi raczej coś takiego, że, że muszę znielubić jakąś sytuację, żeby właściwie dokonała się zmiana. A ja bardzo często na szkoleniach widzę, kiedy ktoś jest rzeczywiście gotowy na zmianę, a nie tylko chcę sobie ponarzekać. Bo, yy, wiecie, ka yy, każdy z nas ma jakiś taki element yy, czy moment w życiu, że trochę mu się nazbiera i to ponarzekanie, jak gdyby, jeżeli nie jest jakąś bardzo intensywne i bardzo długotrwałe, yy, to nie jest też groźne, czasami też trzeba sobie po prostu, nie wiem, dać ulżyć. prawo do tego ulżyć, mhm. żeby, nie wiem, powiedzieć tak, jak jest, bez upiększania i w ogóle. Ale, nie, ale osoby, które są rzeczywiście gotowe na zmiany, najczęściej nie tylko y, Mira, nie, y, jak to że z nie lubi, ja, nie, nie lubię z nie, lubienie? No ale nie, dobra, no, że, że przestają lubić daną rzecz i y, wyszukują różne mankamenty danego zdarzenia czy rzeczy, żeby dokonać zmiany. Ale ja bym powiedziała, że czasami, żeby dokonała się zmiana, trzeba osiągnąć jakieś dno. Dla każdego to dno może być gdzie indziej. Ja nie mówię, że jest jedno na tej samej głębokości. Dla ciebie może być to, że trzy lata ktoś nie wiem, siedzi obok ciebie w pokoju, nie jesteś w stanie zmienić i on ciągle narzeka i każdego dnia psuje ci e, humor. Bo niezależnie jaki projekt zrobicie, niezależnie co osiągniecie, niezależnie czy będą pensje, czy będzie pogoda ładna za oknem, czy wcześniej wyjdziecie z pracy, to i tak jest nie tak. I dla jednej osoby to będzie wystarczający powód do tego, żeby zmienić, a dla innej na przykład będzie to, że kolejny rok nie ma podwyżegi i dla niej to będzie na tyle niegodna sytuacja, że to będzie jego dno. Każdy ma z nas jak gdyby inny rodzaj cierpliwości i. Wytrzymałości i innych potrzeb, ale samo znielubienie to trochę mało, bo właśnie problem narzekania polega na tym, że to sobie generalnie nie lubią tego, więc one nawet nie mają no, okazji nie? Nie, nie, że na przykład, jeżeli ktoś ma tendencję do narzekania, to on większość rzeczy nie lubi, więc nawet nie ma możliwości jeszcze bardziej znielubić. On może podkręcić tylko to tą intensywność, ale on już i tak połowy nie lubi. Jak jest marzec, no to jest za ciepło. Jak jest ciepło, to za szybko ciepło. Jak pada, to nie, to nie, to nie świeci, świeci słońce. słońce. Jak świeci za długo, to nie pada. Jak zima, no to ten śnieg znowu rozumiesz, jak nie śnieg, no to... Wiesz, wiosna idzie, a to przekwitanie, a to zakwitanie, no wszystko może wkurzać. Jak, jakby tak skoncentrować się na tym, co nas może zdenerwować, to mało jest takich powodów, jakbyśmy się skupili, na które można nie patrzeć w sposób denerwujący. tak, Bo i nawet się uśmiechasz, tylko może drażnić to, że za często. I też jakoś dziwna jesteś, no. Mie, powiem się kiedyś dawno, to było już temu, ale pamiętam, byłam na jakimś spotkaniu przedsiębiorców, zresztą chrześcijańskich. I jeden z panów podszedł do mnie i, i zapytał tak, z wyrzutem, a co pani taka zadowolona? Ja, ja, ja przepraszam, a dlaczego? Bo pani chyba jeszcze życia nie zna. No jakoś tak to było. No życie poznaję cały czas tak. i wcale nie powiem, żebym cały czas się cieszyła, natomiast y, myślę, że mam pogodne podejście do życia i to mnie ratuje kroć. ale też to jest kwestia y, no, wyboru i tej właśnie refleksji nad sobą. Ale to przy okazji, ale to naprawdę mam takie ta obrazy w głowie w okresie świątecznym. Yy, widziałam tak, taki rysunek, yy, yy, pijąca yy, yy, z takim przymrożonym okiem, yy, takim cynicznym spojrzeniem kobieta yy, herbatkę i podpis jest taki. Widzę, że jesteś z siebie zadowolona. W sensie, że uczta były wigilie, te sprawy. Że, yy, Widzę, że jesteś z siebie zadowolona, a na wagę już wchodziłaś? <laughs> Zrzał, strzał w dziesiątkę Dobrze, dobrze Kurtyna, 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 Anna, kurtyna. Moje drogie panie, robimy krótką pauzę po, po takim diktum Dzisiaj w cyklu Miłość w praktyce O tym jak przestać narzekać Goście programu Izabela Kobierecka Psycholog i trener rozwoju Mira Jankowska Mistrzowska Akademia Miłości Państwa zapraszamy na facebook, komentarze Na profilu Radia Plus Za chwilę piosenka i po niej ciąg dalszy Radio Plus światła. W nocnych światłach cykl Miłość w praktyce, a w nim rozmawiamy przed, tuż przed wielkim postem o tym, jak przestać narzekać. W studiu stali goście w tym cyklu Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości, Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju. Państwo jesteście też zaproszeni do pisania do nas, do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami. Na Facebooku, w komentarzach na profilu Radia Plus. Tam też można zadawać pytania. Za chwilę będziemy czytać to, co Państwo napisali. Jedną rzecz chciałbym tutaj na moment jeszcze trochę wrócić z pierwszej części, no bo w gruncie rzeczy. Można powiedzieć, że już tutaj jakoś określiliśmy, że, że to narzekanie to może być jakimś takim wyuczonym skryptem, nawykiem zachowania, które stosujemy bezrefleksyjnie w codziennych sytuacjach, na przykład w odpowiedzi na pytanie, co słychać. Ale może być też szukaniem pewnego rodzaju wspólnoty. Oj, tak, o, tak, tak, tak. Wspólnoty, tak, wspólnoty, tak, wspólnoty no, to nie do złą żonę. No, ależ myślę, oczywiście. Tak, no. Podobnie jak łączy nas wspólny wróg, taki wspólny temat do narzekań. Oczywiście, no właśnie, bo, bo, bo ciągle szaro, buro, bo pada, bo gorąco, bo zimno. Bo ludzie nie tacy. Tak, tak. Znaczy, wszystkie te powody, które Iza wymieniłaś kilka minut temu, ale już nie indywidualnie, tylko zespołowo. I ostatnio w drużynach zespołowych odnosimy całkiem niezłe sukcesy. I kto wie, czy to nie jest jakaś korelacja między jednym a drugim. Co prawda, Narodowy sport, sukces, tak? sukces a narzekanie to dzieli tak jak nas, powiedzmy, jak słońce od Andromedy. Ale nie, pytanie, czy we mnie się robi, czy narzekanie nie może być też w tym przypadku właśnie takim wspólnotowym jakimś narzędziem wywierania wpływu społecznego, zarówno mikro jak i makro. Możemy też spojrzeć na polityków, którzy grzmią jakieś źle i że trzeba ruszyć w sposób bryłę ziemi, albo przynajmniej naszej krainy, bo prawda i tak dalej i tak dalej, ale też wiesz co, no taki jestem zmęczony, tyle mam tych zajęć, zobacz w jednej redakcji w drugiej, a w domu przecież tyle, oj jakbyś te talerze pozmywał za mnie, to po prostu już by było naprawdę super. No tak, tak, odpocznij sobie tyle przecież masz zajęć, prawda? Masz połóż się, weź gazetkę, obejrzyj telewizję, a ja już to zrobię za ciebie dobrze, dobrze. No, albo kłótnia, tak? Ja mhm. myślę sobie, że oczywiście, że, że to zwracanie uwagi na negatywy, to też proszę zobaczyć, jest w życiu społecznym, a zwłaszcza jeszcze nakręcanym przez media, bardzo powiedziałam, celowo i sprawnie robione. I jest to moim zdaniem rozgrywanie nas jako narodu też. Nie chcę w to wchodzić oczywiście teraz, ale to skłócanie nas takie z jednej strony mowa nienawiści, z drugiej strony to wszystko jest jakby to nie jest, powiedziałabym, intencjonalnie czyste. Ale to też nie chcę w to wchodzić, bo to jest odrębny, odrębny duży, duży temat i bardzo poważna rzecz uważam, że. To jest nie tylko kwestia, powiedziałabym, życia społecznego, ale to jest także kwestia duchowa. Yy, I że to się rozgrywa na tych przynajmniej dwóch poziomach, ale to odrębny wątek. Natomiast w domach przypuszczam, że może to się kończyć też awanturami i, yy, i nie tylko takim takim zatroskaniem o drugą stronę, ale też powodami do napięć i sporów i, i te właśnie takiego no, złego życia. Więc wydaje mi się, że to też no, trzeba byłoby nauczyć się roz, gdzieś czytać to, na ile to jest, na ile to jest gra, a na ile to jest faktycznie ważny sygnał, gdzie no, rodzina powinna się temu przyjrzeć. Znaczy niepokojące w narzekaniu jest to, że jeżeli ktoś tego nadużywa, to w pewnym momencie, kiedy naprawdę by się coś zadziało, to możemy tego już nie usłyszeć, bo tak często ta osoba postrzega wszystko w czarnych barwach i jest wiecznie zadowolona, że ją się przestaje uważnie słuchać. Być może dostaje taki rodzaj uwagi, że po prostu jest i, i pozwalamy jakby do siebie mówić, brzęczy. ale jakby już nie rozmawiam, że brzęczy właśnie. Mm. Trochę jak, jak takie w tle grające radio, ale którymi skupią całkowicie uwagi. Coś tam jest, ale, ale jakbyś mnie zapytała konkretnie, co ta osoba mówiła, to, to nie jestem w stanie powtórzyć. Ale też sobie myślę, że w momencie, kiedy pozwalamy komuś na artykułowanie różnych takich swoich żali i niezadowolenia, to też przyczyniamy się do tego, że on ma przestrzeń, aby o tym mówić że jeżeli potraktujemy na przykład narzekactwo, które się ciągle powtarza, jak, jak trucizna, to powinniśmy się chronić i nie pozwalać innym wiecznie narzekać w naszej obecności, bo takie osoby też potrafią wysysać energię. Tak, że jeżeli tak. cały dzień jestem karmiona negatywa, negatywami, że ciągle jest źle, że ciągle jest nie tak to w pewnym momencie zaczynam wierzyć, że być może taka rzeczywistość jest. A wystarczy, że zmienię perspektywę i spotykam się z osobami, które dodają energii, to to samo zdarzenie mogę oceniać w zupełnie inny sposób. I dla mnie to też jest ważne, żeby tam, gdzie mam wpływ, po prostu bronić się. Mhm. Ja bardzo się cieszę, że, że to przywołałaś tutaj ten, ten taki jakby to powiedzieć diagram, dobrze, nazwę sobie to tak yy, ludzi, przy których my yy, zyskujemy energię, utrzymujemy energię, albo ją tracimy. Ja po raz pierwszy usłyszałam o tym na jednym z widowisk Mistrzowskiej Akademii Miłości od Moniki Zubrzyckiej Nowak. I ona yy, dała mi w ręce narzędzie, którym też się dzielę, yy, dlatego że nie wiedza o tym powoduje, że jesteśmy trochę jak dzieci we, we mgle. A mianowicie yy, Spotykamy się z różnymi osobami w ciągu dnia, tygodnia i w ogóle w ciągu życia. I warto jest wypracować w sobie taką wewnętrzną, jakby to powiedzieć, membranę, która rezonuje i mówi ci, jak ty się czujesz w kontakcie z daną osobą. tylko, tego... już kiedyś rozmawialiśmy o wampirach emocjonalnych, prawda? Tak, ale ja teraz chcę powiedzieć, że to właśnie nie istnieją tylko wampiry emocjonalne, ale też ludzie, przy których właśnie jakby czuję, że ładujesz te akumulatory. No tak, tak, tak. Ale mm -hmm. to, to, tak, tak, to jest ten drugi biegun. Tak, tak dokładnie. Tak. Yy, I chodzi o to, żeby się nauczyć czytać nie tylko tych innych, ale też siebie, tak? Bo kim ja jestem, bo ja mogę właśnie być tym wampirem emocjonalnym, o którym wspomniałeś, i tego w ogóle nie percepować. Na czym to polega? Yy, takie narzędzie warto sobie rozpisać na kartce i yy, podzielić kartkę na cztery kolumny. W pierwszej kolumnie wpisujesz. No, jedno po drugim, imiona osób, z którymi się spotykasz. Trzy kolejne kolumny u góry, w, w tej, no u góry to jest wers, tak? W, tym, w tej linijce poziomej wpisujesz w pierwszej kolumnie. Przy tej osobie zyskuję energię. W kolumnie środkowej piszesz sobie, przy tej osobie utrzymuję energię, a w ostatniej piszesz, przy tej osobie tracę energię. I y, kiedy już sobie będziesz wypisywać te imiona w lewej kolumnie, to po, będziesz stawiała sobie krzyżyki w odpowiedniej kolumnie przy danym imieniu, tak? Czyli na przykład przy Izie zyskuje energię, przy Pawle tracę. zyskuje energię, przy Iksińskim y, no jest tak, utrzymuje średnio, w sensie nie tracę, ale też nie zyskuje. Ale przy Y-owskim tracę energię. I co robię? I te osoby powinno się wykreślić. Ja nie mówię tu, że wykreślić własnego życia, ale na pewno zrobić coś, co powoduje, że a jestem czujna na kontakt z tą osobą, czyli jestem uważniejsza. Zaraz powiem, co to znaczy. Albo po prostu rezygnuję z kontaktu świadomie, albo go przetwarzam, bo czasami to są bardzo bliskie osoby. I nie można z kontaktu z nimi zrezygnować typu rodzic, albo jest bardzo trudno, a czasem trzeba zresztą. Co to znaczy być uważniejszym? To znaczy, że żeby wiedzieć, co się ze mną dzieje, kiedy ja spotykam się z tą osobą, tak? Bo może być sytuacja, kiedy yy, ten kontakt, no, no aż, aż yy, jakby to powiedzieć, ładuje mi baterię, czuję się, że mam skrzydła. Ta osoba tak, tak ze mną rozmawia, że ja się czuję i wartościowa, mimo wartości zawsze mam, ale to, to moje poczucie tej wartości rośnie, że widzę rozwiązania spraw, które gdzieś tam mnie gnębiły. No, jest mi lżej w życiu i też wierzę bardziej w siebie. I to jest osoba, przy której ja zyskuję energię. Osoba, przy której utrzymuje energię, to taka, że no ani jedno, ani drugie, że utrzymuje ten sam poziom mojego dobrostanu, tak? A osoba, przy której tracę energię, no chyba nie muszę opowiadać, tak? Że y, jestem wyczerpana emocjonalnie, że mam y, Gorsze myślenie o rzeczywistości, że nie widzę rozwiązań, sytuacji trudniejszych, że muszę iść położyć się bo, albo zjeść coś słodkiego, na przykład, bo ciężko mi wytrzymać. No, czuję jakieś takie wewnętrz, wewnętrzne rozbicie. No i to są symptomy, które przecież mój organizm czyta. To no teraz, żeby to trafiło jeszcze do głowy, czyli do umysłu, do rozumu, i żeby rozum wyciągnął z tego wnioski, no to już jest kwestia tej mądrości. Wewnętrzne i życiowe i wyciągania wniosków na przyszłość. No, i takie narzędzie uważam jest bardzo dobre. Ja mam to już w sobie wytrenowane, więc nie potrzebuję ża żadnych tabelek robić, ale dopóki się tego nie nauczysz, to warto taką tabelkę sobie zrobić. I ja się chronić. Takie wiążące bym Iza. dodała też, żebym dodała inne narzędzie, bo myślę, że niewiele osób skupia się w ogóle na tym, jakie ja sobie na co dzień zadaje pytania. Patrzcie, jak zadaję sobie pytanie takie. Ja. Czy uda mi się pozyskać tego klienta? No to w pytaniu chociażby tym zamkniętym, czy uda mi się, jest 50 na 50. Uda się, nie uda. No, natomiast, jakbym zadała sobie pytanie, co zrobić, żeby pozyskać tego klienta, to nie znaczy, że go na bank pozyskam, no bo to nie jest gwarancja, prawda? Ale już tym prostym takim wytrchem, jeżeli chodzi o samo pytanie, ja skupiam się w tym drugim pytaniu, co zrobić, żeby pozyskać tego klienta. Na moich zasobach szukam rozwiązań i pomijam obszar, który mógłby spowodować chęć do narzekania albo takiego zastopowania. No tak, to w sumie nie ma sensu, by tak może się nie uda, no to po co? Jakby to miało być takie proste, to już by go ktoś pozyskał. Mi go pewnie dali, dlatego że właśnie go nie może pozyskać. I, i skupiam się na wyszukiwaniu różnych problemów, które czasami są tylko wyimaginowane w mojej głowie. Po to, żeby na przykład nie ruszyć czterech liter i po prostu coś zrobić. E, zwróćcie uwagę, jak na przykład zadajemy sobie pytanie, czy ja jestem szczęśliwa. Takie proste pytanie, które e, jak na przykład czasami łapie tendencję do narzekania, to zadaję sobie pytanie, czy ja jestem szczęśliwa. Jak zadaję ten sposób pytania, to zawsze znajduję lepszy moment w życiu, kiedy byłam szczęśliwsza niż ten, którym jestem. No bo wiecie nawet, jak teraz jestem szczęśliwa, no ale to sobie przypominam, no ale te, teraz na przykład jestem szczęśliwa, ale jestem w pracy. A wtedy byłam bardziej szczęśliwa, bo byłam na przykład na urlop. I już jest powód do tego, żeby wrócić i ja powiedziałam, za dawnych czas tutaj było lepiej, miało się więcej czasu, więcej energii, mniej lat, więcej pieniędzy, nie wiem czegokolwiek. Natomiast jak skupiam uwagę, co mnie uszczęśliwia, albo co sprawia, że zmienia mi się nastrój na lepsza, to ja od razu mam cały pakiet maleńkich rzeczy, które natychmiast mogę wprowadzić. Na przykład, to taka a propos postu, nie? Lody czekoladowe Grycana, winogrono, dobry film, spotkanie z przyjaciółmi, e, dobra książka, e, pogadanie z, z jakąś zabawną osobą, e, poglądanie zdjęć. Napisanie, tanczenie, słuchanie muzyki, jazda na rowerze, bieganie. Patrzcie od razu, ile rzeczy pojawia się w głowie, które sprawiają po prostu małą przyjemność. A wiadomo, że im więcej takiej przyjemności jestem w stanie sobie dać, tym moje poczucie szczęśli szczęśliwości wzrasta, czy zadowolenia. I to, co jest ważne w tej metodzie, ze sztuką zadawania sobie pytań, że naprawdę jakość naszego. Życia zależy od jakości pytań, jakie sobie zadajemy, ale nie od czasu do czasu, tylko ciągle. A każdego dnia my potrafimy sobie zadawać mnóstwo pytań, które nas nie popychają i nie inspirują, tylko właściwie powodują, że narzekamy, bo jak wstajemy rano, mówimy, Boże, znowu ty w lustrze. Myślałam, <laughs> miłe że ktoś powitanie. Inny. miłe powitania. I gdybym sobie powiedziała, co zrobić, żeby ten dzień był fajny, za co jestem wdzięczna? Jak będzie dzisiaj, nie wiem, w pracy? To, to rodzi się ciekawość, ale, Iza, znowu ale, ale widzisz? znowu Przepraszam, ci, Paweł, bo, ale problem jest taki, że jak nawet y, y, powiesz, co mogę zrobić, żeby ten dzień był szczęśliwy, to już słyszę, y, żeby był lepszy, żeby był fajny. No, ja lepiej. słyszę, już, już słyszę to narzekanie, ale co ja mam znowu zrobić? Ale i tak się nie da, muszę się znowu wysilić. To ja zna, zdecydowanie krótszą rzecz tutaj powiem. Mianowicie tak, ponieważ mieliśmy niedawno Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, to zacytuję tutaj księdza Jana Zieje świętego pamięci, Świętej Pamięci, kapelana Armii Krajowej Szarych Szeregów, ale także uczestnika Powstania Warszawskiego, no wybitnego duszpasterza i myśliciela. On powiedział tak, ja tu akurat jestem za tym, co i mówi, żeby stawiać sobie dużo pytań i uważam, że nawet więcej pytań niż, niż zdolności odpowiedzi na nie. Bo, bo to jest bardzo zapłatniające do, do myślenia i do twórczego sposobu rozwiązywania problemów, które, te, te, które powodują, że stawiamy sobie te pytania. Ale ja tutaj jednak pewnej odpowiedzi udzielę i to nie moimi ustami, tylko cytując księdza Jana Zieje właśnie. Um. I to jest, myślę, yy, dobra myśl na, na każdy dzień, nie tylko na Wielki post, nie tylko na narzekanie. Otóż yy, brzmiono tak. Ostatnio bardzo mocno mi to siedzi w głowie, nawet jeśli ktoś spełnia obowiązki religijne, a nie pielęgnuje miłości, lub żyje z niechęcią do ludzi, nie jest praktykującym chrześcijaninem. Piękne. W Krótko i na temat. Mhm. To zostajemy z tą myślą. Powtórz jeszcze raz. Nawet jeśli ktoś spełnia obowiązki religijne, a nie pielęgnuje miłości, lub żyje z niechęcią do ludzi, nie jest praktykującym chrześcijaninem. To ja tylko do tego dopowiem świetny artykuł w, w Kaju na stronie eKaj Marcina Przeciszewskiego z biskupem czają, nie pamiętam imienia Andrzej chyba, świetny o tym, właśnie, co nas gnębi i jak bardzo odeszliśmy od tego, co jest istotą chrześcijaństwa. A my dzisiaj w Nocnych Światłach, w cyklu Miłość w Praktyce, rozmawiamy o tym, jak przestać narzekać. Goście programu Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju, Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości. Państwa zapraszamy na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus. Półmetek Nocnych Świateł minął, wracamy za chwilkę. Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła. O jeszcze... czterech minutach mamy już wtorek 5 marca i to już proszę państwa są ostatki, ostatki się zaczęły. Bo już za 24 godziny, bez 4 minut, rozpoczyna się wielki post. I popielec nam tutaj się zbliża wielkimi krokami. A my w Nocnych Światłach w cyklu Miłość w Praktyce rozmawiamy o tym, jak przestać narzekać. Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości, Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju są gośćmi programu. Ja państwo jesteście zaproszeni na Facebook. Tam można pisać do nas na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. No i Piotr pisze, co za chory kraj? Nawet po narzekać nie ma co. A słuchał pan naszej audycji pierwszej części? Ale nie, cudzysłów, jest? Nie, cudzysłów jest. Cudzysłów, cudzysłów to jest, jest cytat, tak. Izabela z kolei pisze. Nie pozwalam sobie na narzekanie. Kiedyś było takie powiedzenie marudzi jak stara panna. Jestem starą panną i bardzo lubię obalać podobne mity. U mnie jak ktoś mnie pyta co słychać, odpowiadam rewelacyjnie. Rano wstałam o własnych siłach, jestem wierząca i już to jest powodem do nienarzekania. A czemu pani się nazywa starą panną? Na przykład, nie? Bo to też już tak trochę. Po co? Po co? Znaczy pytanie, po co? Ja nie, wiem, mam, że... nie mam, że to może być w Że to, to niby zabawowe, Dobry, tak. ale to tak jakoś też stygmatyzuje trochę, tak mi się wydaje. Weź Paweł jeszcze to, to przeczytaj. Pewien, albo ja przytam, pewien młody zakonnik nie mógł zrozumieć jak jego starszy współbrat mimo wieku i związanych tym niedogodności nigdy nie narzeka. Pewnego razu poszli razem na zakupy. Idąc, przelatujący gołąb zostawił ślad na ramieniu staruszka. Młody w nadziei, że usłyszy jakąś inwektywę, zdumiał się. Jego mentor spojrzał w niebo i mówi, dobrze, że krowy nie latają. Oj tak. masz się tę klasę, tak? Ach, no. Ale zobaczcie. A słonie? <noise> To już państwo pewnie słyszą, kto z nas tutaj w tym gronie, prawda? Przy kim się najszybciej traci energia. Nie przyjdzie, nie przymirzę. Mam wrażenie, że państwo nie zasną po tych na naszych opowieściach dzisiaj. Gdzie my zasnęli? Tam państwo, czy my zaśniemy? Tam się będziesz przejmowała, jak, jak my możemy mieć problem. Godziny. Ale zobaczcie, jaką klasę miał ten zakonnik, że mimo naprawdę dotkliwego doświadczenia, tak zareagował z poczuciem humoru. O, i właśnie to jest kolejny taki ważny element, jak sobie radzić. Poczucie humoru. Poczucie dystans. humoru, dystans i bo to się trenuje, to nie jest tak, że to się ma. Czy państwo mają wokół siebie osoby, które mają takie poczucie humoru, zwłaszcza wobec siebie jeszcze? Bo, no to, bo jak się nie ma, to też jest ciężko. Ja tutaj, a propos narzekania, jeszcze chcę powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy. Otóż, em, narzekanie może być także formą autoprezentacji. Czyli, na przykład, próbą ratowania twarzy w sytuacjach porażki. Zbudowania takiego wizerunku, który pozwoli znaleźć się gdzieś pośrodku między sukcesem a, a spodziewaną porażką. Czyli taka forma profilaktyki wobec, wobec trudnych sytuacji, które mogą nadejść z powodu braku kompetencji albo jakiejś zdolności, które. Ciężkich warunku. Tak, co chce się za, zakryć, prawda? Tak. Czyli można tak na przykład profilaktycznie również narzekać, żeby wszyscy widzieli, ja przeszkód muszę pokonać, ile muszę jakieś przeciwności losu, nierzeczliwych ludzi, którzy chcą zniweczyć moje wysiłki, prawda? No i natomiast, kiedy coś osiągnę, to w tym momencie mogę ten sukces napompować we. Zobaczcie, mimo tego wszystkiego, mimo tych wszystkich ludzi, którzy sypali mi piasek w tryby i wsadzali kij w szprychy, to ja to osiągnąłem. Mhm. No tak, ale ostatecznie sukces jest i jest się z czego cieszyć. Ale jeśli go nie ma? To no tak, to wszystko przez nich. No tak. To wszystko przez nich. Ja, ja mówiłem, Ja mówiłem, ja wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. To no było i... niemożliwością, bo to no, nie, tak, takie tak. Warunki, starałem nie takie warunki. Nie starałem tak, się, ale posusiła ale... złego na jednego. Tak. No to się to już nie da nic <laughs> zrobić. Ale słuchajcie, ja mam też taki. No, do, do, dopowiem jeszcze, dobije nas. Yy, znam niektóre osoby, które ciągle mówią o sobie źle. I, i, i no tego to już znieść nie mogę. Tym bardziej, że widzę no, pozytywy tych ludzi. I Kilka osób, nie mówię, że mam takie grono, bo nie, nie pielęgnuję takich relacji, bo to po prostu, jak nie da się gdzieś no, dotrzeć do człowieka i powiedzieć mu, nie jest tak, to, to co mówisz nie jest prawdą, no to, 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 to nie ma co się w ogóle Gdzieś dalej być w tej relacji, bo to jest właśnie człowiek, przy którym ty tracisz energię, czyli pozwalasz sobie na jej utratę, a energię życiową masz jedną i masz z nią coś pozytywnego zrobić. Bóg, jak stwarzał rzeczywistość, wszystko było dobre i my, jako podobni do Niego, mamy robić podobnie. To jest cel tak? naszych działań. Żeby robić tak, żeby rzeczy, które, za które odpowiadamy, które tworzymy, z intencji i w faktach były dobre. No i jak tak się spotykam z, z takim narzekaniem, narzekactwem na własny temat, to powiem szczerze, że to mnie nabija na, 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 jakby na, yy, co chciałam powiedzieć, <laughs> yy, bardzo mi to dokucza. Ale narzekanie Mira, bo yy, to są chyba dwie różne kwestie, bo mo, mo, może ktoś mieć niską samoocenę i mówić, że jest kiepski w tym, że nie potrafi tego i po prostu negatywnie siebie postrzegać, yy, a może narzekać na siebie. No, że na przykład jestem, wiesz, gdybym była bardziej inteligentna, to może by mi chodziło bardziej takie, w jakim obszarze takie narzekanie na siebie masz na myśli. To znaczy, ja myślę, że jedno i drugie, gdzieś to się przeplata, nie wiem, czy, czy mogłabym to rozdzielić, ale wiesz, widzisz widzisz pewne fakty, a człowiek ciągle ci pokazuje swoją brzydką stronę, swoją słabą stronę. Swój... I wiecie, jak to pokazuje na przykład nie wiem, mężczyzna, to to się staje strasznie niemęskie. A ja bym powiedziała inną rzecz. To nawet nie I jest. też to nie, nie jest. Nie, nie, nie to już jest y, niezależnie od płci. Dla mnie osoby, dla mnie osoby które y, cały czas przekonują mnie <laughs> do tego, że są beznadziejne, albo że niewłaściwe, albo że nie zasługują, albo że nie wiem, ale mają pecha, że im nic nie wychodzi i że w ogóle no, to jest jakaś masakra w ich życiu. To jak ktoś bardzo często to powtarza, to ja zaczynam mu ufać. No bo jeżeli ja wychodzę z założenia, że znam siebie od, od urodzenia, ileś lat ze sobą przeżyłam, znam się, można powiedzieć, od podszewki i jestem od siebie ekspertem, więc jeżeli ja ci jako ekspert mówię, jestem beznadziejna, to w sumie może... Wiesz, co yy, mówisz. Yy, wiem, co mówię, tak? Yy. Więc czasami yy, to może być taki styl autoprezentacyjny, o którym ty powiedziałeś, Paweł. Że ktoś w ten sposób chce dostać uwagę i nie, nie, i właśnie zaprzeczenie, że nie, absolutnie taka nie jesteś, i, i żebyś pompowała we mnie te pozytywy. Ale niekiedy, jeżeli ktoś bardzo przekonuje, to też czasami trzeba e, jakby uzmysłowić sobie, że w ten sposób przedstawianie samego siebie jest też zniechęcające, bo ktoś może naprawdę uważać, że ja, jeżeli chce. Czuzy siebie jakoś sprzedać, chcę e, zachęcić Ciebie do jakiegoś mojego pomysłu. To nie mówię, wiesz co, a to w sumie beznadziejny pomysł, ale może to by się spodobał. <laughs> ja ten, e, Zdaje się, już... ci dziękuję. No, no ale to ty, no tak, tak. Jak ja w to nie wierzę, to Ty też w to nie uwierzysz. No absolutnie. Dla mnie na przykład e, czasami negowanie tego, że tak nie jest, e, mnie to też na, e, czasami niepokoi, jak właśnie ktoś za dużo e, na siebie narzeka. narzeka. To, to, to mnie to bardziej zastanawia. Gdyby na przykład to robił mężczyzna w, w obliczu mojej osoby, e, to nie chciałabym się drugi raz z nią mówić. No właśnie, dlatego moi mili. Na, uważajcie na to, co mówicie. Uważajmy, bo ja też muszę uważać, oczywiście, nie jestem inna, ale uważajmy na to, co mówimy, jak się przedstawiamy, co o sobie myślimy i co o sobie wypowiadamy. Pamiętam, jak Iza kiedyś na warsztatach, które robiłyśmy razem, Iza tam występowała jako gość główny, mówiła o, mm, o tym, że. Boże, co ty mówiłaś, ha, późno, ja sobie uciekłam myśl, ale mówiłaś... Taką mądrą rzecz wysumiera tak, poczekaj, 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 nie, bo mówiłaś o y, właśnie o, o, y, o takim prezentacji siebie, o y, podważaniu własnego autorytetu, podważaniu własnego ja. I y, uczyłaś tego, jak to robić, żeby y, przestać kwestionować siebie, dlatego że to y, działa no, przeciwko tobie. I, I naprawdę warto, jeśli się łapi, bo ja rozumiem, że można mieć doświadczenia trudne życiowe. Każdy z nas ma jakieś trudne życiowe, nie ma takich, którzy nie mają. Jedni mieli bardziej dotkliwe, inni mniej. Ale y, jeżeli w, już w tej dorosłości ja ciągle tym żyję i tym się pompuję, i też jeszcze dalej to przekazuję, to nic dziwnego, że y, odpycham tych, którzy mają tego po prostu dosyć, czyli też ludzi, którzy są ciekawsi, którzy mają takie no, jakby pozytywne podejście do życia. Zniechęcam znaczy po prostu a, tak, do tego. Tak, a przyciągam tych, którzy no, zniosą to, ale... Albo czy... mają podobne. Tak, bardzo ciekawą rzecz napisała moja koleżanka ostatnio gdzieś na jednym z portali społecznościowych. Otóż taki, taką złotą myśl, bardzo mi się to spodobało. Nawet singielka, nawet singielka zaawansowana po zaawansowanej czterdziestce powinna o siebie dbać, gdyż znajomi mogą ją przypadkowo zaprosić na jakąś imprezę, gdzie może kogoś spotkać. Prawda? I tutaj przytoczę pewien przykład, który zdaje mi się, że już kiedyś tutaj w naszej rozmowie przytoczyłem. Otóż taka sytuacja z życia wzięta kiedy pewna miła dama z, z jakiegoś takiego mojego środowiska, nie będę identyfikował, która zazwyczaj ubierała się dosyć na szaro i tak niespecjalnie jakoś dbała o, o siebie o, o to, żeby jakoś no, no, wyróżnić, wiem, no, wyróżnić się. się. Tak, się tak, zauważyć. tak. I pewnego dnia w wiosenny dzień. Wkroczyła do, do wspólnej przestrzeni pracy w jaskrawej spódnicy, w grochy i w ogóle w jakimś takim szałowym blazerku. I co? Wow! To, to wszyscy oni mieli w ogóle. O rety, ale super! Ale jaka fajna spódnica, ale jak świetnie wyglądasz! Ale w ogóle. Oj, tak, wszyscy no po prostu ho-ho! No ale jakie mam nogi brudne! No jej. No i to po prostu nie, no ręce, i to, padaje, Ręce nie? tak no to, i ta, dokładnie tak się stało. Wszyscy po prostu, cały, o, o to, tak, to, to sobie e, objęła wszystko, no to już tak, to dobra, wracamy A, do pracy. Ale widzisz Paweł, ty poruszasz na przykład bardzo taką e, e, często pojawiającą się mm, reakcję u kobiet. Kiedy dostają komplementy, że kobiety częściej są komplementowane w tym sensie w, z wyglądu albo z, jak, w jaki sposób są ubrane niż może mężczyźni, e, więc częściej e, można to zaobserwować pewnie u pań, e, ale kobiety, jak na przykład mają problem z przyjęciem komplementów, to właśnie mówią: e, jak Nie wiem, dostajemy komplementy, załóżmy, że ładnie, nie wiem, czymś tam wyglądam. No co, to, to są jakieś stare spodnie, wiesz, trzy lata temu je kupiłam. I gdyby nie potrafimy przyjąć, że możemy się podobać, bo nas tego też nikt nie uczy. Czyli zamiast powiedzieć, jeżeli nie wiem, czuję się rzeczywiście tym fajnie i specjalnie do, dobierałam i jakoś poświęciłam na to jakiś czas i uwagę, i pieniądze e, i jakąś swoją energię, to jeżeli ja się dobrze czuję, to na komplement e, podarowany po, powinnam zareagować dziękuję, i mi to słyszeć, albo dziękuję. Dobrze się również czuję w tej sukience, cokolwiek. Też mi się podoba. Też mi się podoba, też ją tak, lubię. się ale jak fajnie. No. Ale wiecie, ja, ja y, 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 spotykam się z miłymi uwagami także ze strony mężczyzn, kobiet też i sama też wyrażam je, także uważam, że to jest zdrowe i że trzeba tak. I idzie mi to spontanicznie, więc nawet nawet nie, y, nie, nie, nie robię tego na pokaz ani w żaden inny sposób. I wiecie co, i to jest, zauważyłam, że kiedy człowiek sam gdzieś w sobie się dobrze czuje ze sobą, i nie, nie mówię o takich idealnych sytuacjach, tylko w ogóle gdzieś stara się dążyć do tego, żeby ten jego dobrostan jednak był zachowany. Wi wiadomo, mamy trochę górki, dołki yy, i, i pogody różne, i atmosfera, i, i nastroje, ale mniej więcej dbamy o siebie, także nie jest tak, że cały czas jesteś szara, a potem nagle wychodzisz jesteś w kolorowe grochy, prawda? I to, to jest taki szok dla wszystkich. Tylko, że gdzieś tam dążymy do tego. Bo jesteśmy, proszę Państwa, jesteśmy też zobowiązani do tego, żeby po prostu dbać o estetykę. To nie jest żadne ekstra. Po prostu dbasz o to, żeby. Yym, nie sprawiać przykrości też tym, do których idziesz. Czy to jest praca, czy to jest miejsce, w którym się przebywa. No po prostu no, to, to jest jakby też związane z kulturą osobistą. I ja zauważyłam, że nie tylko Włosi mówią dobre rzeczy do kobiet. No, oni są w tym wytrenowani rzeczywiście to jest miłe, jak tam się pojedzie. Polecam wszystkim no, Tam, jest cieplej, tam jest cieplej i jest, jest łatwiej. Tak, ale też, ale też mężczyźni polscy bardzo chętnie mówią, czy, czy, czy reagują w nie w dwuznaczny sposób, tylko właśnie w taki jednoznaczny, pozytywny, miły, życzliwy, kiedy kobieta. Y, y, gdzieś no, daje powód do tego, żeby, żeby jej coś fajnego powiedzieć czy jakoś zauważyć, ale też, że, że jest otwarta na to. Czyli, że nie boi się, że mężczyzna, że jak powie coś miłego, to dostanie szczękę, prawda? Tylko, y, tylko albo, albo no, m, jakoś. No, <laughs> Iza, no, no tak, między nogi chciałbym powiedzieć, ale to bolesne. Natomiast no, wiadomo, że nie, nie robi się rzeczy, które nam mogą przy, przynieść. I jakiś nieoczekiwany efekt. Ale mówię już, żeby domknąć. Mówię o tym, że naprawdę my, kobiety, jesteśmy, dla nas ważne jest, jak my czujemy się same w sobie i na ile my się sobie podobamy. No, miłe panie, nie będę ukrywać, że tak jest. Ja mam tak, inne też tak mają. A jeśli uważasz, że tak nie jest, to znaczy, że coś gdzieś przypuszczam. No, ukrywasz. Przepraszam, tak sobie pozwalam, ale jesteśmy stworzone dla piękna. I wtedy, kiedy ty się czujesz piękna, to ożywasz. Ja to widzę po zdjęciach, które robię kobietom. Wiecie, robię takie warsztaty z rozwijania kobiecości. I czasem tam jest taki element, który, yy, który robimy albo nie robimy, to zależy od czasu, od woli też uczestniczek, ale one są przygotowane jakby do tego po całym dniu pracy z sobą i nad sobą, że one są wyluzowane. One też ufają, one jakby czują się dobrze w tym gronie. I mają taką otwartość, że te zdjęcia są po prostu piękne. Jak ja patrzę potem na te fotografie tych kobiet, bo to są portretowe zdjęcia, mniej więcej, w różnych fajnych aranżacjach, takich tłach. Ja, jest, ja naprawdę mogłabym je oglądać jako obrazy. Jak czasem sobie wyświetlam na, na komputerze w takim trybie prezentacji, to wie, ja robię takie rzeczy. I to są te zwykłe, tak zwane zwykłe kobiety, które są matkami, żonami, dość do, dojrzałymi bardzo czasami kobietami. W wieku około 60 lat nawet zdarzają się i więcej pewnie. A to nie ma znaczenia. One są po prostu piękne. Piękne, bo są w sobie osadzone. I one nie będą narzekać wtedy, bo to widać, jak ten power wewnętrzny je niesie. One rozsadzają ten komputer. Więc ja życzę no, po prostu nam wszystkim, żeby, żeby, żeby w sobie to, bo wiecie, przestaje, kiedy przestajemy narzekać tak naprawdę. Przestajemy narzekać wtedy, kiedy jestem dobrze. Ale też przestajemy yy, Mira narzekać wtedy kiedy postrzegamy, że bo wiesz, na no tym dobrze, <coughs> zawsze mogłoby być lepiej, nie? No wiesz, tak szczerze. Właśnie o to chodzi, że jak, jak mówimy, jak jak wartościujemy, to zaczyna się właśnie przestrzeń do tego, żeby ponarzekać. Bo zawsze mogłoby być mi lepiej. Jest dobrze, no ale mogłabyś więcej dzisiaj wyspać się, mogłabyś więcej zarabiać, wiesz, mogłabyś nie, mieć to... lepsze auto, mogłabyś mieć te, ci... Ja ci powiem, więcej, mniej jeśli, lat, doświadczeń. Jeśli ktoś tak kudyk. myśli, to znaczy, że absolutnie nie żyje w, w swoim tu i teraz. Dla... No i właśnie o tym też chcę to powiedzieć, teraz... że... A ty, że ja co chodzi. mi tutaj pokazujesz, że przerwę robimy, czy co? No właśnie tak chciałam nieśmiało tak. powiedzieć, ale zaczynasz chyba narzekać troszeczkę. To zróbmy przerwę, zróbmy przerwę, bo tu się trzeba przewietrzyć, prawda? Mogę nasz prostor. Chyba zrobić. się świeżo zrobił. Paweł tak spojrzał. No. To zróbmy wiemy przerwę. do czego wrócić, no bo tak, wiemy. Prz... Z... Takim wiemy wypalającym wzrokiem na mnie spojrzałaś. Nie, 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 tak żartuję. Ale na czym, do czego będziemy wracać? Do tu i teraz. Tak, do tu, tak, teraz. Do tu i teraz. Tak, tak, teraz. Tak, tak, Czekamy tak. się w czasie znaczy. Tak. Jest źle. No Zrób, Zrób. 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 To już. Dzisiaj w Nocnych Światach, w cyklu Miłość, w praktyce, o tym, jak przestać narzekać, rozmawiamy. Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju. Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości, to goście programu. Państwa zapraszam na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus. I za chwilę ciąg dalszy. Radio Plus. Nocne światło. Nocne Światła. Cykl Miłość praktyce. W nim dzisiaj rozmawiamy o tym, jak przestać narzekać. Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości. Izabela Chobierecka, psycholog i trener rozwoju. Goście programu. Państwa zapraszamy na Facebook. Komentarze na profilu Radia Plus. Tam pod pierwszym postem od góry można do nas pisać, do czego zapraszamy. I patrzę, co napisała Urszula. Narzekanie pozwala pozornie zdobywać uwagę innych bez starania się o to, by... Być ważnymi w inny sposób, bo to wymaga wysiłku i pracy. Dlatego permanentni narzekacze nie są zainteresowani zmianami. Wygodnie jest nic nie robić i narzekać na los, mimo że w ten sposób traci się w końcu zainteresowanie, a narzekacze etatowi potrafią zadręczać nawet obce osoby spotkane przypadkowo. No i dlatego trzeba ich unikać. Ja mam taką ciocię, która narzeka. No starsza już jest, ale cały czas narzeka. No i my wiem, że ona narzeka. Ale, y, więc czasami przekierowujemy uwagę i tak, żeby... Aby ja zapraszam ją na 4 lata. Nie, ona wpada, bo mieszkanie niedaleko. Ale, y, <grym> ale ciężko z nią być. Po prostu ciężko z takim człowiekiem być. A mieliśmy wrócić do tu i teraz, czyli do, o, do tamtędy, jak tamtędy, tamtędy i tak. mm. Jakie cukierki? To są czekoladki, które przyniosą mm. na ostatki tutaj. Pralinki, tak. Ja już tak, tak. zjadłam. Nie no, ale panie, proszę bardzo, ale bez oglądania się do, na wagę. Nie, no. do, do, do tu i teraz. <grym> Do, do tu i teraz, odwołując się do o czym powiedziałam przed przerwą, że problem z narzekaniem bierze się też z tego, że my mm, mamy jakieś oczekiwania do rzeczywistości i czasami jest nam trudno przyjąć, że rzeczywistość jest jaka jest. Że jak właśnie ją wartościujemy i mówimy, że jest dobrze, to oczywiście mogłoby być lepiej. Jak jest lepiej to pamiętaj, że może być gorzej, nie? Że zawsze coś się znajdzie. Jak będę chciała, to zawsze, jak chcę się uderzyć, to coś się zawsze znajdzie. Jak chcę znaleźć dziurę, to jak jej nie znajdę, to ją zrobię. Po prostu, jak gdyby wartościowanie powoduje, że ja czegoś albo spodziewam, albo czegoś oczekuję, albo czegoś unikam. Natomiast jeżeli przeżywam tu i teraz i bardziej koncentruję się na tym, co jest, i dodaję za to jeszcze na przykład wdzięczność. O, tak, właśnie. To wtedy ja jestem w stanie z każdego doświadczenia, nawet trudnego, takiego, które mi jakoś nie pasuje, które mnie jakoś uwiera, wziąć coś, co będzie mi służyło. E, I e, żeby na przykład nie żyć e, na na raty, żeby nie odkładać prawdziwego życia ja jak merytuję. będą jakieś spełnione warunki odpowiednie, że jak nie wiem, po egzaminie, po ślubie, jak będę 20 kg lżejsza, większa, mniejsza, jak będę w związku, jak będę sama, jak dzieci dorosną, jak urodzę dzieci, cokolwiek, jeżeli warunkuję, to moje życie przestaje mieć tą ten smak i esencję. Bo ja ciągle mam wrażenie, że to jest jakiś przedsionek do tego prawdziwego życia. A potem jesteśmy zdziwieni, że przeżyliśmy to życie, i ono było, jakie było. Życie jest jedno. I jeżeli my e, nie jesteśmy w stanie przyjąć, że e, życie ma różny koloryt, to właściwie każda sytuacja nadaje się do narzekania, każda. Bo jak nawet jesteśmy szczęśliwi, no ale długo będzie to szczęście, a co się tak hełpisz, no. I to, co się tak cieszysz? Co się tak cieszysz? I tak będziesz za chwilę źle. To właśnie cieszysz na dole. Jak ja... jesteś na dole, to wiesz. To w, Bo... w tym kontekście pozwolę sobie przeczytać to, co Piotr napisał na Facebooku. No właśnie, jednym z lekarstw na narzekanie jest pielęgnowanie w sobie postawy wdzięczności, znajdowanie rzeczy, za które jestem wdzięczny. Ale nie takie banalne, to znaczy w takim sensie, bo, bo jak ktoś na przykład powtarza, bo wiecie, większość osób moim zdaniem mogłaby powiedzieć, no jestem wdzięczna za to, że jestem zdrowa, że mam rodzinę, zdrowe dzieci, nie wiem, i pracę. Żyję w wolnym kraju, nie ma wojny. Ale jak ja na przykład taki prosty trening wdzięczności robi mi właściwie codziennie ma córka Hanna. Mam tą przyjemność odprowadzania dzieci do, do szkoły. Ja już bym powiedziała, bardziej trąci takim normalnym podejściem polskim. Nie zawsze cieszę się, że idzie do szkoły, ale, ja się... Hania, tak, ale, ale Hania jest naprawdę y, uosobnieniem takiej na razie jeszcze dziewczynki, takiej dziecięcości, która jest po prostu piękna. Ona potrafi zaskakiwać mnie w przeciągu tej drogi. Ona potrafi znaleźć tyle rzeczy, które ją cieszą, że obserwowanie jej tylko to jest doświadczenie cudów. Mówię teraz zupełnie nie, że mam ponad przeciętne dzieci. Moje dzieci normalnie się rozwijają, wiecie, normalna, fajna dziewczynka, ale ona po prostu się cieszy życiem. Przechodzimy i jest na przykład do gołębi. Przeciętne pola mówią, z gołębie, wszędzie te gołębie. No tak, tak. Ja bym, bym bez niej szła. Żółtą febrę i dżumę. Ja bym bez niej szła. To bym mogła pomyśleć, o jest gołębie, bo ja nie przypadam za gołębie. Ale spójrzmy na to, że guano można eksportować tak, jak to robi chile <laughs> A moja hania. Jak przychodzi koło głębi, ścisza konspiracyjnie, to w tak. Będziemy żyły tak cicho, żeby nie odleciały. No i idziemy tak cicho, że one nie odlatują. Potem, na przykład, mijamy kamienicę. Która jedna kamienica jest taka szersza, to jest gruby kot, a druga jest taka węsza, to jest chudy kot. I sprawdzamy, czy u naszych kotów nic się nie zmieniło. Potem, na przykład, liczymy na Gzymsie, takie są takie pasko rzeźby, nie toperzy i liczymy, czy wszystkie 18 jest i czy czuwają nad nimi dwie sowy, które są w kamienicy. I Hania po prostu zauważa: na przykład, jak przechodzę z nią na przejściu na pieszych, to by myślała, że albo skaczamy po białych, <grym> albo po czarnych. Wiecie, ja mam od razu intelektualną rozrywkę emocjonalną. Fizyczną i fizyczną, też. nie? Od razu z rana. No właśnie, bo jeżeli po białych, to co to znaczy? A jeżeli po czarnych, to co Nie, nie, to znaczy? nie, nie rozkminiam, tylko ważne jest, żebyś nie nadepnął. Bo to jest kucha, rozumiesz? jak skucha, to koniec. No tak, no ale wracamy to, to do do domu. Tak, wracamy do domu i narzekamy. Nie, nie, ale tak zupełnie poważnie, Obserwowanie na przykład dzieci, ile razy w ciągu dnia one się zachwycałam cieszą. To jest naprawdę takie antidotum na narzekanie, że ja często tak właśnie mam możliwość posłania jak Hania coś widzi. To ona naprawdę jest w stanie spowodować, że ja je nawet zaczęłam nazywać kredką, bo ona mi maluje poranki. Jak ona wstaje, to ja mam wrażenie, jakby ona kolorowała rzeczywistość. Ale to tylko dlatego, że ona ma tą dziecięcą, że ona po prostu jej kombinuje. Jak jest fajnie, to jest fajnie. Na przykład jedz zwyczajny jogurt ze słonecznikiem, dzisiaj idę przed razie. I na przykład jakieś tam tak. No, no super jest to danie. Mamo, to jest po prostu rewelacja! Zwyczajny jogurt, słoneczny, wiesz, zwyszało nie ma. Muszę się z wami też podzielić pewnym doświadczeniem. No. Kiedyś e, pamiętam, że świętej pamięci tato jakoś był strasznie zapracowany, e, tłumaczył coś na, na, na czas i, i praktycznie właściwie odżywiał się herbatą. Nie, więc no gotowałem mu tam. Tato zapominał zjeść, no i pewnego dnia coś ugotowałem. No, pf, chciałem zrobić jak, jakieś, coś w czymś, no już nie pamiętam. I to, no, i, i to miało być wykwintne danie, ale z, kiedy skończyłem, to stwierdziłem, że poniosłem absolutnie kulinarną klęskę, a bardzo tego nie lubię, bo lubię gotować i lubię robić dobre rzeczy. I, i naprawdę byłem, no, no nawet nie powiedziałem tacie, że to zrobiłem, pomyślałem, no jak zgłodnieje, to sam to znajdzie. No i tato jakoś szybko znalazł. Chyba, to potem słyszałem jakieś dźwięki z kuchni dochodzące. I nagle, no, no jakby po prostu drzwi do salonu, ktoś: się Paweł! Ale ugotowałeś! Po prostu bomba! Czegoś takiego nie jadłem od lat! Jak to dobrze, wygłodzić kogoś? No, no. zainspirowałaś mnie. Ja, ale ale, ale ja, ja byłem przekonany, słuchajcie, byłem przekonany, bo na przykład widziałem w oczach mojego świętej pamięci, taty widziałem taki błysk, że myślałem, Kurka, podna. wiedząc, jakie on ma poczucie humoru, zjadliwa czasami, że on sobie po prostu robi jaja za mnie. Przepraszam za to słowo. Że on po prostu w tym momencie do, dokonuje auto, znaczy jakiegoś okrutnego aktu destrukcji na mnie, po prostu kpi z, moich, z, moich, z mojej po prostu kulinarnej porażki. Ale po, po jakiejś dłuższej chwili zorientowałem się, że to jest naprawdę na serio. Zobacz, jak pięknie. Ja, ja... Pamiętam to do dzisiaj. No właśnie. Czyli zobaczcie Państwo, jak, jak, jak dobre komunikaty. To, co mówiła Iza o swojej córce Hani, ucałuję ją, i ja się też oczywiście. No Ale, że, że ile, jak, czy Paweł teraz o ojcu, te dobre komunikaty w nas się tak odciskają jak pieczęć, ona już nie zniknie. Bo to jest prawda o nas, o sytuacji, o tym, co gdzieś, kim jesteśmy. A te złe nas ranią jak po prostu jak brzytwa. I my tak się potrafimy chlastać za przeproszeniem, jak brzytwa. Ale słuchajcie, to ja tutaj to jest znakomity moment, żeby postawić jeszcze jedną kwestię. Narzekanie, aby ja się pochwalić. To znaczy, nie wychodząc przy tym na chwali piętę. lepiej, gdy chwali nas ktoś trzeci, a my milcząco po prostu przytakujemy. E, niech inni sami wyciągną wnioski. I taki przykład prosty, na przykład e, gwiazda narzeka, no po prostu co za życie, no gdzie się nie ruszę, to no, ciągle te autografy, no rzesze fanów, po prostu no, trudno, no takie życie, no dramatyczne, bo zero prywatności, ale prawdziwy przekaz, patrzy jak jestem popularny. No i co z tego, jak tego nie doceniasz? Nie, nie masz tego fanu. Ale to, to jest taki przyjazny przykład. Ja wiem, wiem, żartuję. Um, wiecie co? Ja myślę sobie, że ten, ten wątek wdzięczności tutaj musimy podbić, dlatego że y, jeżeli nie znajdujemy w swoim życiu nic albo niewiele, za co możemy być wdzięczni sobie, innemu człowiekowi, bliskim, dalekim ludziom, tym, co wymyślili jakieś, nie wiem, koło chociażby, czy ogień wykrzesali. Jakieś e... koło. <grych> jakieś koło, jakieś czy, ogień. Czy lekarstwo wymyślili, czy nie wiem, zrobili herbatę, ja teraz ją mogę pić, albo że jest prąd w domu, albo niby takie błahe rzeczy, tak? Już nie wspomnę o Bogu, tak? że w ogóle stworzył cię człowieku, że ty istniejesz. Mógłbyś nie istnieć. Paweł wiesz, że mógłbyś nie istnieć. Że Ja mogłabym naprawdę nie istnieć. Świat by się toczył. Ja też I ty też by... mogłabyś nie istnieć. I ty, drogi słuchaczu, też mógłbyś nie istnieć, nie zaistnieć. To jest po prostu dar. Życie jest darem. Ja wiem, że mówię niby rzeczy, które. I tam, to darem żyłoby. I z miłości. tak, to wiem. I, ta, no I co z tego? Wiem, wiem. Nie wiesz, bo jeżeli, jeżeli tego nie, prze, nie, nie jakby nie, prze, prze, nie. Jeżeli ta myśl i to doświadczenie cię nie przenika, to znaczy, że nie wiesz. To znaczy, że żyjesz, ale tak naprawdę nie wiesz, że żyjesz. I że ten brak wdzięczności. Tak naprawdę to jest, to jest śmierć, to jest zabijanie się. Więc jeżeli Państwo chcą naprawdę przestać narzekać, i my też tutaj w studiu, to najwyższy czas uczyć się, trenować wdzięczność za duże rzeczy i za małe rzeczy. To temu poświęcimy ostatnią część, która już za kilka minut, ale jeszcze, ponieważ tutaj mamy za dwie minuty tej części, to przeczytam to, co napisał Archibald. Są osoby, które uzależniają się od narzekania, robiąc to co to yy, przepraszam, robiąc to osiągnąć to, swój cel w postaci współczucia, litości, pocieszenia i uwagi. Niestety moim zdaniem jest to forma psychomanipulacji i niżej jeszcze Archibald dodaje, niektórzy na narzekanie niektórzy zwalczają narzekając jeszcze bardziej. O. No właśnie. <laughs> Może to jest też sposób. Tak, to jest słuchajcie, przypominam się ta ta ten sketch ten sketch Monty Pythona. Dom w jeziorze. No, u mnie to było tak, że wiesz, tam wstawaliśmy rano, nędza, bieda, głód, lizaliśmy rozgrzane kamienie, bo nie było chleba. A Nasz ojciec przychodził i nas rżnął nożem, wyrzucał nas tam, i tak dalej, i tak dalej. I tak przez kilka minut się licytuje. W końcu dochodzi do, do takiego absurdu, że oni po prostu umarli zanim się narodzili. By można powiedzieć, prawda? Że, że mieli tak źle, że to już po prostu był dramat. No. O, Jolanta napisała. O, nocne światła są darem. Jestem za nie bardzo wdzięczna. Pani Jolanto, jesteśmy bardzo wdzięczni za panią i za wszystkich słuchaczy, którzy mają podobne odczucia. Ura. No i państwo tak się też komunikują tutaj z nami, że nie jesteśmy tutaj sami, nie mówimy sobie tylko do mikrofonu z nadzieją, że ktoś też po drugiej stronie. Ale Jolanta pisze też wcześniej, gorzej jak kobieta czuje się piękna tylko w makijażu. Ja jestem za prawdą za promowaniem naturalnego piękna i piękna duszy, która emanuje blaskiem. Ale aniołku, gorze jest jeszcze, kiedy ona ani w makijażu, ani bez makijażu się nie czuje piękna, a są takie i to wcale nie mało. Naprawdę się z takimi kobietami spotykam. I to, to jest dopiero, no dramat, ale dramat, który się da obrócić w, w, w radość i we wdzięczność, tylko Trzeba sobie to też uświadomić. Ale ja myślę sobie też, że, yy, 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 że oczywiście, że piękno to jest to, co mamy wewnątrz, to nie chcę powiedzieć, że sama zewnętrzność i kosmetyki yy, nadadzą nam piękno. Nie, piękno to jest coś, co płynie z istoty człowieka. Ale jeżeli ta istota człowieka jest yy, niewydobyta, i to zarówno mężczyzny, jak i kobiety, i do tego jeszcze nie, yy, no, nie zadbana po prostu. Ja ostatnio widziałam spotkałam takie kobiety, miałam przyjemność z nimi też, były fajne babeczki. Znaczy w sensie ist istotowym, tak? Że na pewno ciekawe i wartościowe kobiety. Ale naprawdę, przepraszam za określenie, wybaczcie, ale muszę to powiedzieć, zapuszczone. No zapuszczone. No, omszałe, na... tak? No, no powiedzmy, że omszałe. Ale to, to naprawdę jest przykre. nie dla... Ja wiem, że czasami jest trudno, że, że... Ale no, zadbać o siebie, umyć sobie włosy, czy, czy... No... Jakoś zadbać o to, żeby nie, nie wyglądać w stroju na własną karykaturę. No to naprawdę jest jakieś minimum. I to nie chodzi o to, to jest jakby... Proszę państwa, to jest tak, że my jesteśmy swoją marką. My ją tworzymy, chcemy czy nie chcemy i tak się z nią stajesz. Albo, albo robisz to świadomie, albo nieświadomie. I jeżeli to robimy nieświadomie, no to ona się i tak tworzy i ludzie sobie o nas wyrabiają pewne zdanie. Więc nic dziwnego, że potem z nami albo chcą bardziej być, albo mniej być, i tak dalej. Więc warto gdzieś świadomie też to mieć na to baczenie, po prostu. Krótka przerwa, za chwilę ostatnia część nocnych świateł dzisiejszych. Przypomnę, że w cyklu Miłość w praktyce rozmawiamy o tym, jak przestać narzekać. Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju. Mira Jankowska, mistrzowska Akademii Miłości. To gorść programu. Państwo macie ostatnią okazję, te jeszcze niespełna 20 minut, by do nas napisać na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus. Piosenka, wracamy za chwilkę. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Za 15 minut minie pierwszy, ostatni kwadrans nocnych świateł dzisiejszych. W cyklu Miłość w praktyce rozmawiamy o tym, jak przestać narzekać. Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości, Izabela Kobierecka, psycholog i trener rozwoju są razem ze mną w studiu. Państwo macie ostatnie 15 minut, ostatni kwadrans na pisanie do nas na Facebooku, w komentarzach na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. I y, ostatnie te 15 minut obiecaliśmy, że poświęcimy na antidotum, y, bo jak przestać narzekać, skoro stawiamy taki tytuł, no to chcemy dać też jakiś pomysł na to. Mówimy sporo o wdzięczności, więc te ostatnie kilkanaście minut, no może odwrócimy tutaj właściwie tytuł programu, czyli nie jak przestać narzekać, a jak być wdzięcznym. Oj, to jest dobra puenta właściwie. No właściwie to przez całą tę audycję staraliśmy się z jednej strony zobaczyć, z czego wynikają te nasze utyskiwania, ale z drugiej strony też, Siłą rzeczy szukaliśmy, czy pokazywaliśmy też rozwiązania. Wdzięczność to jest takie patrzenie na rzeczywistość, które, które jest jak, jak, jak patrzenie dziecka. To, to jest chyba najbardziej obrazowe. Czyli zadziwiacie to, co jest wokół, bo tego być nie musi. Naprawdę nie, mu, nie muszę istnieć. Nie muszę mieć tego, co mam, nie muszę być zdrowa, nie muszę, nie wiem, nie musiałam być wykształcona, nie, nie, i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli zaczniemy patrzeć tak, jak dzieci, a nawet Ewangelii nas do tego zachęcają, czy wprost sam Jezus, mówię do wierzących, no to tym bardziej yy, warto się tego chyba nauczyć, bo co to znaczy być jak dziecko? Co to znaczy? To nie znaczy być infantylnym, to znaczy mieć świeżość patrzenia. Prostotę pewno. Prostotę też taką ciekawość. Ale nie prostotę, tylko prostotę. Tak, tak. Ciekawość, yy, zachwyt. Czy umiesz się zachwycić człowieku? Czy zachwycasz się codziennie na przykład czymś, choćby jedną rzeczą? Czy umiesz wyrazić to, że, że coś Ci się podoba w Tobie, ale w innych, w sytuacji, w otoczeniu? Czy mówisz to? Bo może może mówisz. No więc ja myślę sobie, że to, co mówiliście tutaj ty o tacie, a Iza mówiła o swojej córce, że ta taka właśnie postawa y, rado, po prostu radości, że jeżeli nie wiesz, jak to robić, to patrz na dzieciaki, patrz, co one robią i ucz się od nich. Ja mówię też do siebie. Przy samej wdzięczności y, warto jest prowadzić dziennik wdzięczności. Ja, ja akurat y, lubię pisać y, wieczorową porą. Bo wieczór jest dla mnie takim czasem bardziej refleksyjnym. Zresztą łatwiej jest mi podsumować dzień e, jakimiś rzeczami i, i trenuję umiejętność w ten sposób, że zapisuję każdego dnia trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna. I muszę wam powiedzieć, że odkąd zaczęłam. Wiadomo, że żeby być uczciwą wobec państwa, e, mam takie dni, kiedy są przestoje, e, ale staram się za każdym razem, jak sobie przypomnę, jednak wracać. I ogromną przyjemność sprawia mi, jak już trochę się tak drożej nie wybije jakąś tam sytuacją, to, że w ciągu dnia naprawdę poluję na fajne momenty, że to jest takie polowanie. Mam przyjemność po prostu obserwowania rzeczywistości w taki sposób, żeby opisać, że za to jestem wdzięczna. Na przykład jak stoję w aucie, znaczy siedzę w aucie i stoję na światłach, yy, i wydaje mi się, że są strasznie długo yy, czerwone, tak? No i zbyt długo. I rozmawiam. jeszcze z innymi autami my, a to jest słabe, to, to nie broni. Nie, nie, nie. Jak dam gazu, to, to mnie to nie, to nie dogoni. I rozglądam się i mówię tak, no dobra. Do kogo rozglądał tu się uśmiechnąć? Się? Nie, i wtedy nagle y, widzę na niebie przepiękne y, zachodzące słońce. I ja naprawdę je dopiero zauważam, bo poszukuję, dobra, no zaczynam mi, mi się nużyć i szukam takiego czegoś wokół siebie, co mogłoby mnie właśnie zatrzymać, zadziwić, ucieszyć. I nagle postrzegam ten zachód słońca. I dzięki temu, że te światło paliło się dłużej, patrzyłam sobie dłużej. Jak na przykład wiem, że wieczorem mam napisać trzy rzeczy, to czasami kreuję rzecz, w ten sposób, żeby być za nią wdzięczna. Czyli zamiast na przykład standardową, nie wiem, kanapkę, robię nagle, nie wiem, po serce dla dzieci. I to, że na przykład zatrzymałam się przez chwilę i wyraziłam miłość, tak? albo że zaskoczyłam kogoś miłym słowem, albo że zadzwoniłam i powiedziałam, wiesz, że nie dzwonię z niczym ważnym, chciałam po prostu powiedzieć, że Cię kocham, albo że tęsknię za Tobą, albo że życzę ci po prostu miłego dnia. I jak Wiem, że ja mam wyłowić te trzy, to ja się po prostu, jak wiem, że mam wyłowić te trzy rzeczy, to ja się po prostu trenuję, e, a rano e, z reguły czytam te rzeczy, które zapisałam wieczorem, czy nastrajam się, znaczy pewnie można byłoby rano, pewnie rano byłoby trudniej, myślę, że to już jest trochę wyższa szkoła jazdy, e, bo rano e, przede wszystkim mogę być wdzięczna za to, że się w ogóle obudziłam, ale to każdego dnia wtedy mogłabym to zapisywać. Ale na przykład, jeżeli już rano bym zap, zapisywała, to na przykład to, że dalej śpi, nie wiem, koło mnie osoba trącenie, którą kocham, że mam dach nad głową, że świeci słońce, e, że kot przyszedł i się, nie wiem, połasił, e, że mam czas na wypicie kawy, herbaty. Na posłuchanie radia, na śpiewanie piosenki pod prosznicem, no można milion rzeczy wymyśleć, za które można być wdzięczne. Ale ważne jest, żeby nie powtarzać tych samych, tylko szukać, że nie, że na przykład mam zdrowe dzieci, ale że na przykład wyłapuję to, że na przykład, nie wiem, czeszę Hani Bosa, a ona zaczyna po prostu śpiewać dla mnie, dla siebie, ja nie wiem. I ona po prostu zaczyna śpiewać piosenkę. na przykład już Ja się że ona no jest jakaś dziwna, po co ma śpiewanie, no, bo, bo się raduje. Ha, ty musisz tak radować się, no, ona się tak raduje. No. już ma takie trochę polskie podejście. Czy ja się też będzie pisał dziennik? Ja się też nie, ja, ja Jaśka też zachęcałam, tylko to że jest nowe pokolenie na Messengerze pisał. Mi na przykład trzy dni, jakby na wakacjach, i nie widzieliśmy się, no to prosiłam go, żeby podsumował dzień e, i mówił o trzech rzeczach, za które jest wdzięczna. Ale naprawdę wtedy doświadczenia proste, zwyczajne, można postrzegać jako cudowne i... Niezwyczajne, dlatego że to nie jest takie oczywiste, że ja się dzisiaj budzę bez żadnego bólu, mm -hmm. że w ogóle się budzę, e, że nie było żadnej złej wiadomości. To nie jest takie oczywiste. Tak. No właśnie, jest takie powiedzenie, że jeśli człowiek po 40 albo 50, Oj, tam to jest po 50, to no obudzi się dzisiaj pan, pan nic pan. go rano nie boli, to znaczy, że nie żyje. No i kto, proszę Państwa, to taki mały konkursik, mamy jeszcze kilka roszer, raz, 8 osiem pralinek, e, numer Państwo już znają, e, zagadka jest taka, kto z naszej trójki jest największym marudą i narzekaczem? Zwróćcie uwagę, że nie powiem narzekaczkom, taka mała podpowiedź z redakcji, narzekaczem. Dla zwycięzcy czeka osiem czeka pralinek i Paweł będzie wysyłał płaczem. Nie, ja wszystkie zjem. I uścisk największego narzekacza będzie też. I no, to, mnie wrobiłaś, państwa, to jest to Iza wrobiłaś mnie po prostu. Ale Paweł, ja nie powiedziałam, że to ty nie wiesz tak personalnie, uderz. że no że to się odezwało. Widzisz? Paweł od razu. A ja mu chciałam powiedzieć, jeśli można, też, co mi sprawia, jakby jak się nastrajam i co za, właśnie, co powoduje, że gdzieś ta wdzięczność we mnie kipi. Ja lubię na przykład i też zachęcam Państwa do tego, żebyście szukali tego, co was w czym się czujecie dobrze. Znaczy, szli zawsze, ja to mówię: idź jak pies, za kiełbasą, za tym, co Ci służy. Trochę może to jest niefajne. Jakby go nie? <laughs> Dobra, to powiem, jak to powiedziała koleżanka, e, tam to takie nieładne, to pies za kiełbasą, no, ale to jest wiesz, to jest odruch, tak? nawyk. O, nawet chyba bez Za wal... też może iść. Ale nie wiem. Natomiast inny, inny obraz może być jak słonecznik za słońcem. Proszę bardzo, do wyboru do koloru, ale jakby idź za tym, co faktycznie sprawia ci przyjemność, daje ci poczucie, że, ach, jakie piękne jest to życie. Rób to. W tę stronę. Oczywiście nie mówię o rzeczach takich, które doprowadzają człowieka na dno jakieś, bo owszem, można sobie strzelać sete, seteczkę przed każdym takim, yy, bo to mi też sprawia przyjemność na przykład. I po, przed każdym się, wejściem na antenę. Na przykład no. i wtedy, wtedy może to być wiadomo co na końcu. Ale takie rzeczy, które są bezpieczne i wiesz, że są dobre i nastrajają cię dobrze, bo to będzie po tobie widać, więc inni też będą, na innych będziesz miał też, dla innych więcej cierpliwości. To jest raz. A druga rzecz to jest też, też coś takiego, że czas to mi się nie zawsze udaje, muszę przyznać, ale to nie szkodzi, że czasem jest tak, a nawet w ciągu dnia zawsze się zdarzy taka sytuacja, że coś cię zirytuje czy gdzieś no, już czujesz, że rośnie w tobie ta niedobra taka energia, i wtedy warto uświadomić sobie szybko, że mam dwie drogi wyjścia. Albo się zezłościć, zirytować, wejść w taki kąśliwy dialog, w kłótnię albo w coś tam jeszcze, albo, i to jest trudniejsze oczywiście, jakoś to rozbroić, albo siebie rozbroić, albo się uśmiechnąć i odpowiedzieć łagodnie. I to ja widzę, jak to czasami. Yy, no w sklepie miałam taką sytuację dawno już temu, ale to pamiętam, bo to, bo to właśnie było wbrew mnie. Weszła mi pani, była mało sympatyczna. I, I tak i właściwie to powinnam zareagować tak, jakby mi podpowiedziała natura, że tak powiem, bezrozumna, y, ale włączyłam ten rozum i, y, i powiedziałam, oj, chyba pani jest bardzo zmęczona, i ona wiecie co, powiedziała, proszę pani, ja dwie doby już tu pracuję, już mam dosyć. I wyszła z tego bardzo sympatyczna rozmowa z dużą dawką takiej gdzieś y, no, wrażliwości po obu stronach i zupełnie inny kontakt. Czyli czasem wystarczy przetrzymać te swoje takie odruchy czy własne zmęczenie, bo to też i my jesteśmy w gorszej, w gorszym, w gorszej kondycji, i zrobić coś, co jest po prostu ludzkie, i widać, jak ten drugi człowiek też odżywa, i jak bardzo mu tego potrzeba. Właśnie ja tutaj z Izą rozmawiałem przed programem, zanim jeszcze Mira przyjechałaś i mówiłem o tym, że okazałem się nad wyraz kąśliwy, co mnie samego zaskoczyło wczoraj na przystanku tramwajowym w centrum Warszawy, kiedy potraktowałem pewną panią z takim, z jadu powiedziałbym, samego mnie to zaskoczyło, no ale po prostu śmierdział mi ten papieros, no nie lubię jak ktoś pali na przystanku, w ogóle nie lubię jak ktoś pali. Przy mnie, ale no, ale no tak. No i co no, zrobiłeś? No nic, to no, powiedziałem coś złośliwego, no, krótko mówiąc, ale, ale poskutkowało, no. No, no, no. Sam to dopiero usłyszałem to, jak, jak już powiedziałem, to dopiero sam usłyszałem, co powiedziałem. No, ale powiedz, tak, zmarszym, bo... no pani to chyba pierwszy raz w mieście, co? Nie, bo myślałam, że może państwo pomyślą, że gorzej Paweł, powiedziałeś. nie i... ma żadnego już konkursu, już wszyscy będą wiedzieli, wiesz? Że to ja, to no, są no, plakaty na mieście, tak? No, tak, już w ogóle. No, no, dobra, to, ale to dobrze, bo więcej czekoladek będzie dla mnie. Po no proszę bardzo, i znalazł plus. No, właśnie, Jolanta napisała, a ja lubię siebie bez makijażu, kocham siebie za to dokonanie. Mam uraz Ty do też? nakładania masek, bo kiedyś wierzyłam, że jestem piękna tylko pomalowana. No nie, to no tak nie jest. Znaczy, wiecie co? Czasami tak jest, że kobieta wygląda świetnie bez makijażu, o ile też no, prowadzi w miarę zdrowy styl życia. Yy, a czasami wiemy, że z różnych powodów, także hormonalnych, yy, wyglądamy nawet po przespanej nocy niezbyt dobrze. Ten makijaż wydobywa z nas to, co dobre, ale jeżeli w nim widzimy całą naszą siłę i cały, yy, całą kobiecość, no to się grubo mylimy. To zupełnie na tym polega. Makijaż potrafi równie dobrze bardzo przeszkadzać i, i yy, jak to mówią dzieci, zbrzydzać człowieka. Patrycja pisze. Dobry wieczór. Ja troszeczkę panorzekam, że nie można napisać już SMS-ów do własnych świateł. Było łatwiej. Pozdrawiam. Jak zwykle omawiacie ciekawy temat. Dziękujemy pani Patrycjo. No, pracujemy nad tym. Nie ukrywam, że, że prace w, w, trwają. Nie powiem, że, w, że praca w re, ale ale temat jest, jest brany pod uwagę regularnie, bo rzeczywiście są osoby, które te sms -y bardziej odpowiadały niż Facebook z różnych powodów. Ja jeszcze bym dodała do naszych sposobów, albo podkreśliła, że poczucie humoru o, o, o. O, o, o. Ja też bycie o, tu o, i teraz i docenianie tego, co się ma. Ale też y, to powiedzenie, że jak ktoś chce, to szuka sposobów, a jak ktoś nie chce, to szuka powodów. Bardzo y, też pomaga zobaczyć, na ile to jest narzekanie, żeby ponarzekać, a na ile y, chcemy naprawdę rozwiązać jakąś sytuację trudną. I to też jest taki papierek lakmusowy do tego, żeby znajdować rozwiązania i za długo w trudnych, niesłużących nie nam sytuacjach nie tkwić. No to piękny instruktaż dostaliśmy na koniec. Niech to będzie puenta. Za niespełna minutę minie pierwsza, czas najwyższy zamknąć okienko nocnych świateł dzisiejsze. Zamykamy teatrzyk nasz, w którym główne role grały Mira Jankowska, Mistrzowska Akademia Miłości. Bardzo Ci dziękuję. 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 Dobranoc i życzę Państwu naprawdę takiego podejścia do życia z dużą wdzięcznością dla siebie, dla innych i dla stwórcy. I zabarko Dziękuję i e, dobranoc. Psychologii, trener rozwoju. Dobranoc, miłym damom. Dzisiaj w cyklu Miłość w praktyce rozmawialiśmy o tym, jak przestać narzekać, czyli na koniec wyszło na to, jak być wdzięcznym. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za wspólnie spędzone dwie godziny, zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, tuż po 23 rozpoczynamy na żywo, na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju można nas odbierać, tam gdzie jest dostęp do sieci zapraszam do słuchania nas przez internet, strona radio+pl przycisk łącz radio, a u góry zakładka programy, przez nią można wejść do archiwum, tam blisko już 900 audycji do odsłuchania, bo dzisiaj to było 896 wydanie Nocnych Świateł. Jutro co prawda jeszcze niewielki post, ale już jedną nogą będziemy w Wielkim Poście, kiedy rozpoczniemy wieczór następny, bo to będzie Wigilia Środy Popielcowej. Tak więc kończyć już będziemy jutrzejszy program w Wielkim Poście, a zaczniemy taki cykl, który przez Wielki Post raz w tygodniu będzie się pojawiał w nocnych światłach. Wielki Post z Magdą. Jutro popiół i co dalej. Gościem programu będzie w tym cyklu Magda Wołochowicz, blogerka, youtuberka. Autorka książek Psalmy dla Ciebie i chwilowo Panna, a na dzisiaj to wszystko. Paweł Krzemiński. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.